Dobry wieczór. Już wieczór? Nie, jeszcze popołudnie. Dobry dzień wszystkim. Cześć, witamy serdecznie na kolejnej sesji na naszym cudownym kanale. Wośpowej sesji oczywiście. Będziemy grali w Dzieciaki na Miotłach. Taką troszkę hybrydową wersję, że tak nazwę, polsko-angielską, bo jest w tłumaczeniu jeszcze i się nie wydała, ale że tak nazwę, mam parę rzeczy, które już mogę wam powiedzieć, jak po polsku będą brzmiały. Hehe. I myślę, że zaczniemy od przedstawienia cudownych moich dzisiaj graczek po kolei. Tak jak mam, że tak nazwę, wyświetlone was na Discordzie w tej kolejności. Więc zaczniemy od Namu. Cześć Namu, kim grasz? Cześć, jestem Bufonem. I moja postać nazywa się Flair. I jestem... Nie wiem, ciężko to nazwać, ale jestem bardzo uroczą dziewczynką, która ma zapędy na socjopatę. Ale jeszcze o tym nie wie. Po prostu to taka cecha wrodzona. Ale jest kochana i generalnie wszystkich lubi i kocha. No to tyle, co ja mogę powiedzieć. Spoko. Moim zwierzątkiem jest szop, bo bardzo lubię jeść. A że dożeram wszystkie resztki, to jestem jak taka szopowa księżniczka. I śmieciowa, królowa. I wszystkie zwierzątka takie typu szczurki, typu borsuczki, szopy, to są moje kumple. Okej. Okay. Dobra. Następną na ekranie mam Neftis. Cześć Neftis. Siemaneczko. Kim grasz? Słucham. Kim grasz? Jay Wegwin i mam siostrę. I pewnie tutaj będzie widać, nie, bo u mnie jest obok. Także tak jak w prawdziwym życiu. Jesteśmy z siostrami razem, teamem. Człowiek, że tak powiem, zdolny inaczej, który lubi się uczyć, jest troszeczkę szalony. A, no właśnie coś spadło, także człowiek zdolny inaczej. Roztargniony, pierdołowaty, miłośnik zwierząt. I mam myszo Jolona i Wilkora w jednym. On tam śpi, ale tu też się pojawi. Dobra, poprawić trochę jeszcze poziomy głośności, żeby wszystko było sztosik, ale cudownie. Okej, lecimy dalej. Następna w kolejności według tego, jak mi pokazuje was na ekranie, jest Natka. Hejka. Kim grasz? No tak, dzisiaj gram Nią, bufonką, która całe życie głównie spędziła przy zwierzakach, więc tak nie do końca wie, jak sobie poradzić z ludźmi. Lepiej sobie poradzi z jakimś zwierzęciem niż człowiekiem, więc zobaczymy, jak będzie sobie radzić z jakimiś tam problemami wśród ludzi. Tak jak tutaj było wspomniane, siostra Jay u mnie na dole, nie wiem jak to będzie wyglądało. Tak, oby wszystko było dobrze. Okej. Lecimy dalej. Następna na kamerce u mnie jest Kami. Hej, ja gram postacią, która się nazywa Kami. Jestem ze Slytherinu, jestem bardzo ambitna, próbuję zaspokoić nie tylko swoje ambicje, ale ambicje całej mojej rodziny. Oczywiście czysta krew, typowy Slytherin. Cudownie. Co jeszcze? Moim zwierzątkiem jest lisek, a patron... No i tak, dobra. Sztosik. Tutaj dostaję informację, że Kamile ciężko, cię kiepsko słychać. Poprawię trochę głośniej, zrobimy. I zobaczymy, jak to będzie. Powiedz coś jeszcze, Kami? No, mówię. To wycentrujemy i będzie okej. Okay. Jeszcze raz? Powiedz dwa słowa. Halo? No, nie, okej, okay. Dobra, powinno być okej. Okay. Boże, bo dobra, delikatnie za cicho. Widzę, że lepiej pisze. Sztosik, dobrze. I na koniec została nam Dante. Cześć. Hej, to ja gram postacią, która nazywa się Jean. Jak podobnie jak Kamila, jestem ślizgonem. Moim patronusem jest Agama Brodata, a moim zwierzątkiem jest Fenek. I też jestem bardzo ambitna i trochę nie ogarniam swojej mocy i raczej stronie od używania zaklęć, bo zazwyczaj kończy się to jednym wielkim wybuchem i robię krzywdę innym dookoła. Tak. Okej. Myślę, że w takim razie możemy zacząć, tylko wiemy już mniej więcej, jak wyglądacie. Moje drogie. Jesteście uczennicami pierwszego roku w Hogwarcie, w Szkole Magii i Czarodziejstwa.
Niektóre z was oczywiście od urodzenia wiedziały, że są czarodziejkami, czarownicami. Niektóre z was nie miały pojęcia do zeszłego miesiąca, tak na dobrą sprawę, pomimo tego, że jakieś dziwne wydarzenia w waszym miejscu w waszym życiu miały miejsce. Nagle dostałyście list, przyleciała jakaś sowa, w ogóle rzeczy, coś. Wasi rodzice powiedzieli, że jakie cuda, teraz to ma sens. I nagle wylądowałyście tutaj. Wylądowałyście w Hogwarcie, w miejscu, które jakby magią przesiąknięte jest do szpiku kamienia właściwie, nie szpiku kości. I spotkałyście gigantyczne ilości ludzi, którzy tak jak wy teraz będą uczyć się, jak tymi mocami panować i będą próbowali stać się jakiegoś rodzaju wielkimi czarodziejami, czarodziejkami. No i moje drogie, jesteście już po ceremonii przyjęcia, po tej wielkiej uczcie. Wasze domy zostały już określone. Spędziłyście już kilka pierwszych nocy, podejrzewam, w swoich dormitoriach. Poznałyście trochę osób i przychodzi ten czas, kiedy należy zapoznać się z zamkiem. Należy ogarnąć, gdzie znajdują się lekcje, w jakich salach, zacząć do nich docierać. Już macie jakieś pojęcie o tym, które przedmioty są dla was, którzy profesorowie czy profesorki są ok. Mniej więcej zaczynacie rozpoznawać też współuczniów na tym samym roku i tak dalej, którzy nadają się do tego. Ale mimo wszystko przechodzimy, jakby, bo mimo tego, co się dzieje, że tak codziennie, jesteście teraz w jednym miejscu. W jednej sali. Jesteście z trzech różnych domów, bo jesteście z Slytherinu, Ravenclawu i Hufflepuffu, więc bardzo rzadko zdarza się, że więcej niż dwa domy naraz mają tą samą lekcję z tym samym profesorem, no ale właśnie jest jeden z takich momentów, kiedy to cała piątka siedzi właściwie w tej samej sali, na tej samej lekcji i zostałyście wrzucone do tej samej grupy, żeby zrobić jeden projekt. Więc macie okazję się teraz poznać, tylko ja potrzebuję od was, żebyście zdecydowały, co to jest za przedmiot. Opieka nad zwierzątkami. Okej. Okay. Może być. Postanowione. Dobrze, w związku z tym, że jest to opieka nad zwierzętami, znajdujemy się w... Co za zwierzątkę mam wrzucić? Znajduje się przed szkołą, na błoniach Hogwartu. Zostałyście podzielone na 5-osobowe grupy. Oczywiście w związku z tym, że to są błonia i teren jest dość duży, to można było rzeczywiście zgromadzić więcej niż dwa domy naraz i pogrupować was w takie ekipy, żeby łatwiej było wam się uczyć tych zwierzątek. I dostałyście do opieki bardzo dziwne zwierzę, którego musicie się nauczyć. Może nauczyć się tego, co to zwierzę potrafi, jak się nim zajmować i co potraficie z niego dostać w zamian w kwestii magicznej. Więc stoicie sobie w kółku, patrzycie się na siebie, jakby część z was się zna, no bo siostry oczywiście na przykład. Część z was już miała okazję spotkać się gdzieś tam w korytarzu czy w dormitorium. Natomiast stoicie wokół czegoś, co wygląda jak wielki, rudy pies, który przed chwilą miał czkawkę. Piesek! Z pyska poszły mu iskry. Opiszcie może na początek, jak tak stoicie na tej lekcji właśnie, jak wyglądacie? Czy wy macie takie proste szaty czarodziejskie, czy jednak ubieracie się w jakiś mundurek, czy macie swoje ciuchy? Zacznijmy sobie może od końca teraz. Jean, stoisz sobie z tymi ludźmi. Typowa ślizgonka. Jak wyglądasz? Lekko zażenowana, nie wiem co się dzieje, tak... To coś jest dziwne, nie wiem czy jest niebezpieczne, nie wiem co mam z tym zrobić, więc raczej poczekam na to, co się będzie działo po prostu. Okej. A wygląda normalnie, w sensie, no nie wiem, mundurek. Okej. Po prostu. Jakieś elementy stroju, które się wyróżniają, nie są standardowym jakby uniformem dodatkowo, czy jednak trzymasz się zasad szkoły? Raczej trzymam się zasad szkoły. Mhm. Okay. Tylko, że mam wisiorek z ametystem. Nice, okej. Okay. Dobra. Kamil? Ja też mam typowy uniform z Slytherinu, aczkolwiek wydaje mi się, że to zwierzę strasznie nieprzyjemnie pachnie i staram się jak najdalej odejść od niego. Okej. Dobrze. Jak wygląda w takim razie Flair? Czy to jest taki typowy shop? Generalnie mój ubiór jest troszkę niechlujny pod względem takim, że na przykład koszula nie jest do końca wsadzona w spódniczkę,
No i tak trochę wyglądam, jakbym stała dosłownie 5 minut temu i bardzo szybko wybiegła, łapiąc ze sobą torbę, w której jest dosłownie wszystko i nic. A jeżeli chodzi o moją reakcję na pieska, to patrzę na niego i krzyczę: piesek, uszy, łapki, piesek! I strasznie się cieszę, że jest duży i włochaty. Okej, okay. Widzę, że Jean już nie daje rady z taką ilością energii i radości, ale no cóż, grupa to grupa, lekcja to lekcja. Jak wygląda, jak zachowuje się, zachowują i wyglądają siostry Wegwin? Wegwin? Chciałabyś taka hybryda troszeczkę niemieckiego i wzięłyśmy też fragment od naszego tak nazwiska, które jest przekręcone, ale jednocześnie dodałyśmy wersję Wege. Szanuję. Nie brzmiało, ale tak. Okej, czyli Wegwin, tak? Tak, niech będzie. Jako miłośniczki zwierząt tak jakoś wyszło, że nawet nasze nazwisko do tego wskazuje. Okej. Siostry Wegwin stoją... siostry Wegwin, jakby skoro jesteście pierwszoroczniakami, to musicie być w podobnym wieku, więc podejrzewam, że to jest max 10 miesięcy, może nie, max 12 miesięcy różnicy między wami, nie? Ale jakoś tak musiało wyjść, że albo jesteście bliźniaczkami, albo jesteście po prostu bardzo, że tak nazwę, jedna po drugiej urodzone, bo jesteście pierwszoroczniaczkami, nie? Jedna po drugiej, bo tam troszeczkę się wizualnie różnimy. Okej. Niemniej jednak, jesteście na pierwszym roku, w dwóch różnych domach, co się rzadko zdarza, ale na szczęście oczywiście w tej samej grupie, więc nagle... zebrane do kupy. Jakie jest wasze podejście do tego? Czy wy rozmawiacie ze sobą? Czy wy jesteście, nie wiem, podekscytowane? Jak wyglądacie w ogóle? Jak reagujecie na to, że jesteście w dwóch różnych domach, macie dwa różne uniformy? Czy dwa różne kolory elementów? Wydaje mi się, że dogadujemy się bardzo dobrze. Jakby siostry to siostry. Różnią się oczywiście od siebie, więc pewnie stąd ta różnica domów. To na pewno ma na siebie jakiś wpływ. Ja zapewne jak zwykle chodzę w miarę schludnie ubrana, ale gdzieś tam jakieś są plamy, jakieś błoto, no bo do zwierzątek każdego trzeba podbiec, do każdego trzeba podać łapkę i wszystko, więc oczywiście widok pieska to jest... O matko, piesek, ja w tym momencie chcę już widać, chcę do niego biec. Piesek. No, ja też tak mam, że jak widzę jakieś zwierzątko, to jest takie: ojejku, zwierzątko, albo dzień dobry, pieseczku, i to jest po prostu silniejsze ode mnie. Jeżeli chodzi o jakiś tam wygląd, no to tak, to co bardzo lubię, to są duże kaptury. Można się odciąć właśnie od ludzi, duży kaptur musi być zawsze na mundurku. Czy jest schludnie? Nie zawsze. Okej. Mamy więcej obraz tej grupy, jak wygląda się, kiedy stoicie wokół tego pieska. I w tym momencie jakby podchodzi do was pani profesor, jakby nie dała wam też za dużo czasu, żeby się rozgrzać i przegadać ze sobą. Podejrzewam, że tutaj jest taka sytuacja, że pufonki i ślizgonki doszły się do tej grupy, bo się znacie. Jedna z sióstr Wegwin przyprowadziła Flair może. Jean wpadła tutaj razem z Camille, bo już byłyście razem, na przykład, nie wiem, przegadałyście trochę czasu w dormitorium. W każdym razie oczywiście siostra Wegwin, druga z Ravenclaw, doszła tutaj, bo siostra, więc stoicie sobie tutaj taką losową grupką. Podchodzi do was pani profesor Margaret Foxglove, która ma dygotnie przekrzywiony i potargany, bardzo potarmoszony kapelusz, który nosi ślady pazurów i innych dziwnych rzeczy. Ma jakieś wisiorki, kolczyki z kłów, prawda, tego typu rzeczy, jakieś animalistyczne dodatki do ubioru i nie wygląda, jakby miała bardzo standardową szatę, w sensie ona jest przystosowana do tego, żeby w razie czego prawdopodobnie móc spieprzać czym prędzej, bo jakby absolutnie nic nie przeszkadza jej w płynnym poruszaniu się i nie ma ani pół grama materiału, który mógłby się zaczepić o gałąź nagle albo zostać złapany przez jakieś nadchodzące zęby. Podchodzi do was z taką zdziwioną miną. Proszę państwa, witam serdecznie na pierwszej lekcji pierwszoroczniaków. Jak samopoczucie? Dobra. Widzę, że pełni energii, fantastycznie, fantastycznie. Drogie panie, bardzo mi miło, że mogę was tutaj uczyć, natomiast pierwszym zwierzaczkiem, którego będziecie uczyć i którego będziecie próbowały poznać, jest i w tym momencie zawiesza się, patrząc wam nad ramieniem, na coś, co znajduje się totalnie za wami. I po chwili słyszycie głos drugiej osoby, który mówi... Pani profesor Foxglove, bardzo mi miło, bardzo przepraszam, ale mamy pewną sytuację i będziemy potrzebowali tego psiaka zabrać, więc niestety, ale przyda nam się do pewnego eksperymentu. Prosiłbym, żeby dziewczyny dostały tymczasowo jakieś inne zwierzę, którym mogłyby się zająć. Obracacie się i widzicie nikogo innego, tylko takiego długobrodego,
siwego, z kolorową szatą, profesora, pana dyrektora Hogwartu, profesora Dumbledore, który bezceremonialnie po prostu podchodzi, ze smyczą w ręce, zapina ją na obroży tego psiaka i po prostu go zabiera. Ale jak to? A to... Ale czemu? Miał ale być piesek! Jeszcze, on wróci. Zobaczymy się, teraz, prawda? Pani profesor patrzy się na was. Przepraszam, to jest dość niefortunne zdarzenie. Ale chyba nie mam więcej zwierząt, które mogłabym wam dać. Co? Niech ktoś udaje zwierzaka. Chciałem powiedzieć, że mamy Hufflepuff, więc... Hej! Ej, to był komplement. Co? Nie rozumiem, ale... Dlaczego... Chwila. Jesteś słodka, co? Po prostu. Ale nie o to chodzi, to... Ale... Jak to nie ma zwierzątek? Więc co, poczekajcie chwilę, może coś znajdę. I ona odchodzi szybkim krokiem w stronę takiej szopy, w której gdzieś tam prawdopodobnie może mieć kawałek jakiegoś ofisu, czy jakiegoś biura, czy czegoś takiego. I znika wam z oczu, zostawiając was na tym polu. Widzicie, że dzieciaki dookoła zaczynają bawić się już z różnego rodzaju zwierzakami. Widzicie jakąś półośmiornicę ze skrzydłami, widzicie jakąś dziwną rybę, która chodzi na dwóch nogach. Absolutnie absurdalne zwierzęta. Niektóre są w akwariach, niektóre są trzymane gdzieś tam na jakichś smyczach i tak dalej. Oczywiście macie swoje książki, tylko że no wy w tym przypadku nie jesteście, znaczy nie macie potrzeby nawet ich otwierania, bo nie macie czego się uczyć i do czego przychodzić, podchodzić. I stojcie tak przez chwilę. Robimy. Robimy coś? Szukamy może jakiegoś zwierza? A w sumie możemy iść spać. Ale zwierzątka, jesteśmy na lekcjach. Jesteśmy w lesie. Zwierzątek! To co mamy zrobić? Poszukać. No i co? I sobie wejdziesz tak do tego lasu, tak o jakby nigdy nic. W sumie okej, dobra, chodźmy. No mówię, że to dobry pomysł. Why not? Może jakieś znajdziemy. O to nam chodzi. Żeby były zwierzęta i się ich nauczyć. Albo pogłaskać. Dokładnie. Także... Kto idzie? Idziemy? Dobra, trzeba was pilnować. Zrywamy się. Ej, dobra, ale nie, bo ten teoretycznie... To brzmi super fajnie, ekstra. Ja totalnie jestem w tym planie. Ale tak z drugiej strony, to w sumie, dlaczego nauczycielka zostawiła nas same sobie? Czy to nie jest dziwne, czy to nie jest podejrzane, a może to jest jakiś test? Przepraszam, Kami, powiedz coś. No, mówię. A, nie, dobra, okej, zgubiłem znowu. Nieważne. Myślałem, że znowu cię nie słyszę. Słuchajcie, na te słowa, czy nauczycielka zostawiła nas sama, zanim zdążyłyście ruszyć w stronę lasu, chociaż jakby już obrócone w stronę ściany drzew, która jest dość niedaleko od was, zauważacie, że pani profesor Foxglove wychodzi z tego swojej szopki i trzyma w rękach coś, co wygląda jak skrzynka z dziurkami. Jednak nas nie zostawiono. Same sobie. Przepraszam, a co tam jest? Mam dla was, jednak znalazłem zwierzaka. Co prawda jest przeznaczone zazwyczaj dla klas, które są już troszkę bardziej zaawansowane, ale skoro nie mamy wyjścia, to jakby poczujcie się, jakbyście dostały awans. No, podchodzi do was i kładzie na ziemi taką właśnie niewielką skrzynkę, nie? W środku znajduje się zwierzak, którego nazywają niuchaczem i... Generalnie jest bardzo przydatny, jeżeli potrzebujecie przetransportować duże ilości skarbów na raz, albo znaleźć duże ilości skarbów na raz, bo to zwierzę z zapędami kleptomańskimi zabiera wszystkie możliwe skarby, które znajdzie, po czym ucieka. Więc najpierw trzeba by je wytresować, żeby nie uciekało, albo przynajmniej dogadać się z nim, żeby się was słuchało, a potem wytłumaczyć mu jeszcze, jakie skarby chcecie znaleźć i dlaczego akurat te, i dlaczego to nie są skarby dla niego, tylko dla was. Myślę, że... uważaj na swój wisiorek. Myślę, że jesteście dość... Gdzie on jest? Nie, słuchaj, sprawdzasz, masz rzeczywiście gdzieś tam pod koszulą, na szczęście. Myślę, że jesteście dość ogarniętymi uczennicami. Po waszych minach widzę, że jesteście w stanie sobie poradzić z takim zadaniem. Będziecie musiały, ona tutaj podaje wam jakieś zaklęcie, wymyślanie zaklęć właśnie teraz. Nie wiem, patio,
Musicie się nauczyć tego zaklęcia. Musicie machnąć różdżką w ten sposób i pokazuję wam ruch taki, jakiś tam wywija z różdżką. I w momencie, w którym powiecie to zaklęcie i machniecie na tego zwierzaczka, to on powinien się uspokoić, ewentualnie zasnąć. Zależy od tego, jak dużą moc macie. Więc waszym zadaniem na dzisiaj jest nauczenie się tego zaklęcia, tak żeby móc kontrolować waszego niuchacza i podporządkować go sobie, a z wytresowaniem to poczekamy może przez do następnego roku. Ile my mamy tych niuchaczy? Macie jednego. No to jak każdy z nas ma go wytresować? Wystarczy, że będziecie próbowały, aż któreś się w końcu uda. To jest projekt grupowy. Świetnie, to wyciągam tonę kapselków, które mam w kieszeni i próbuję przywołać do siebie biednego niuchacza. Chodź, niuchaczku! Zobacz, jak się świeci. Słuchaj, widzisz, jak w jednej z tych dziurek pojawia się taki mały ryjek, taki pfunk. I on jest malutki. Tak, on jest niewielki, on jest wielkości kreta, powiedzmy, nie? Pani profesor mówi, to zostawiam wam w takim razie niuchacza i zobaczcie, jak innym idzie przy ich osobistych projektach, przy ich zwierzaczkach. I zostawia was teraz. Odchodzi, widzicie, że tam przechadza się pomiędzy uczniami i sprawdza, jak im idzie czarowanie, uczenie się, czy ktoś czegoś się już nowego dowiedział. Słuchajcie, macie książkę przy sobie, wasz podręcznik do nauki o magicznych zwierzętach, więc możecie ewentualnie poszukać sobie jakiejś informacji na tym zwierzaku. Macie tego zwierzaczka w pudełku, macie różdżki, dostaliście informację, że jest jakiś czar, którego można się nauczyć i spróbować machnąć. Dla niektórych to jest totalnie czarujemy, mamy różdżki, dla innych to jest, no tak, ojciec to robił 100 razy dziennie. I jak do tego podchodzicie? Macie kapselki już wyciągnięte, widzicie ten ryjek wystawiony przez jakąś tam szczelinkę. Jakie jest wasze, co robicie? Daję kapselek. I mówię, od dzisiaj nazywasz się Bąbel. Kami? Ja staram się go uspokoić. Okay. Za pomocą czaru. Dobra. Wejdź sobie na kartę postaci. I będę potrzebował od ciebie rzut na twój urok. I potrzebuję, żebyś rzuciła 10. To jest, jak powiedziałem, wysokopoziomowy, znaczy drugoklasowy zwierzaczek, żeby się go że tak nazwę, ogarnąć, potrzebujesz 10 na tym rzucie. Więc na karcie postaci masz charm oczywiście, w polskiej wersji będzie urok. Kliknij sobie charm, przeklikaj do zera. Nie masz bonusów żadnych, bo jeszcze nic nie umiesz. Dobra. I już klikam. I liczymy, że będzie dyszka. Słuchajcie. Patrzycie, jak Flair przekazuje jednego kapselka temu niechaczowi. Tam pojawiają się w tych dziurkach pojawiają się takie łapki, które próbują tam zeskrobać tego, czy dorwać się do tego kapselka. Pojawia się ten ryjek, który tam próbuje wyniuchać tego kapselka. I w którymś momencie Kamil macha tą różdżką, mówi pacie i widzicie takie te pazurki, ten nosek i znika w środku. On nie jest za bardzo upiony? Nie popsuliśmy go? To idziemy do domu? Dobra, to może to otwórzmy, co? To pudełko tak delikatnie, może nie całe, żeby na przykład on... Nie uciekł. Tak, tak, albo to jest taki podstęp. Dlatego go uspokoiłam. Żeby... Dobra, idę, otwieram pudełko. Czekaj, ale powoli. Powoli, ale bo... Ale jak nie pogada, to wszystko będzie okej, uspokoimy go i wszystko będzie super. Nie otwierajcie spokojnie. Otwieramy pudełko i wyciągamy małego, słodkiego krycika. Ale on się może przestraszyć, wiesz? Wydaje, że tak troszeczkę... Ale ona już go uspokoiła, on ma spanko. Teraz można go głaskać. Znając moje szczęście, jak mnie zobaczy, to może znowu dostać jakieś padaki, więc na przykład nie polecałabym czegoś takiego. Więc tak kroczek po kroczku. Już za późno, już jest tutaj ze mną. I sprawdziła w książce, czy przypadkiem nie jest jakiś niebezpieczny, tak, trujący, cokolwiek. Okej, dobrze. Tak, to jest dobra myśl. Jeżeli chcecie coś poszukać w książce na temat niuchacza, potrzebuję wasz brains, czyli wasz rozum, żebyście po prostu przesiadły przy książce, otworzyły na odpowiedniej stronie i znalazły ewentualne informacje, które wam mogą w jakikolwiek sposób się przydać. Wasz rozum potrzebujecie właściwie niewysoko, potrzebuję myślę 5 na kości, żeby znaleźć informacje, nie? Jean, jesteś bardzo, widzę, że tak nazwę, zirytowana całą sytuacją, natomiast kiedy wy otwieracie to pudełko, żeby tego dopełnić tego obrazu, to widzicie takiego leżącego na pleckach z łapkami do góry, z takim bąblem, nie? Z nosa wystającego. Tego niuchacza, który przecież wygląda jak taki dziwny kret z torbą na brzuszku, jak kangur. I podnosicie go do góry, on absolutnie zwija się w kulkę jeszcze bardziej i sobie śpi. Także coś się udało, prawda? Możecie sobie rzucić na rozum, kto chce poczytać książkę na temat niuchaczy?
Ja głaszczę niuchacza. Ja chcę. Dobra, rzucaj, Ja się przypycham, żeby to pogłaskać. Okej. Okay. Znaczy, bez problemu, możecie wszystkie podejść, macie go na wycięcie ręki, Flar, podejrzewam, że nie chować. Ja go mam tutaj, proszę, no mi tak. Tu nie mówić, że go tu nie ma. On tu jest, ja go widzę. To już chyba są jakieś omamy, ale no nieważne. Rzuciłam. Ciężki jest, tak w ogóle? Nie, taki troszkę leciusi. Wiesz, tak. On tam w sumie nic nie waży. Jakby miał porównywać do czegoś, co jesteś w stanie chwycić, to jest kwestia waga, to jest około 2 puszek Monstera. Dwie puszki Monstera to całkiem duże. Ja bym to nazwała raczej jedną puszką Monstera, ewentualnie jedną puszką Blacka albo okay. Jakiegoś mniejszego energetyka. Tak. Dobra, mogę podnegocjować do jednej puszki Blacka. Spoko. W każdym razie jest leciutki. Jest bardzo futrzasty, jest leciutki, bardzo przyjemny w dotyku, więc tam miziacie. Poza oczywiście Jean Drake, która otworzyła książkę. I jak, słuchaj, wzrok... Jak to się mówi, pamięć fotograficzna, tak? Rzucasz okiem na stronę. Nie wiem, czy czytałaś gdzieś już o tym, czy może widziałaś w akcji, ale patrzysz się na to i mówisz, aha, okej. Jakby wiesz, że one potrafią wyczuć z kilku kilometrów skarb, na który na przykład polują, bo kiedyś dasz im coś do powąchania, to są w stanie jak najbardziej znaleźć tak po prostu z odległości kilku kilometrów, czy kilkunastu kilometrów nawet. Są bardzo lojalne, jak się przywiążą do ciebie, to jak najbardziej są świetnymi zwierzakami. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś niuchacza przekonać do siebie, to najczęściej duże ilości owoców naraz, jeżeli nakarmisz, to jak najbardziej jesteś w stanie sprowokować, nie sprowokować go. No. A potrafią znaleźć osoby? Czy tylko przedmioty? Co? Nie, przyjmę, że tylko przedmioty. Nie pamiętam dokładnie, ale przyjmę, że tylko przedmioty. Dobra. Okej. Także tak. Znaczy, wiesz, najlepszy motyw, jeżeli ktoś ma na sobie przedmiot, który jesteś w stanie, który byłaś w stanie przekazać do powąchania, to wtedy jak najbardziej osobę znajdą. Ale osoby per se niekoniecznie. Chociaż może. Może nikt nie trencował, może nikt nie sprawdzał. One są nastawione na znajdywanie skarbów w każdym razie. Dobrze, czyli dowiedzieliśmy się, czy ona nas o tym informuje, czy zostawia to wiedzę dla siebie, bo to jest nie bardzo wiem, to jest importante. Pytanie, to jest pytanie do Jean. Jean, co robisz z tym faktem? Widzę, że dziewczyny są bardzo zajęte mizianiem małego zwierzątka, więc myślę, że przekażę to tylko Kamili, która razem ze mną sobie stoi i obserwuje. A dziewczyny zostawię na razie samym sobie i ewentualnie potem mnie poinformuję, jeżeli będą pytać. Ślizgonki oczywiście na szczycie drobiny przetrwania, jeżeli chodzi o Hogwarts i uczenie się i wykonywanie poleceń, więc jedna czaruje, druga się uczy, pozostałe w tym czasie, kiedy wy robicie i się bawicie tym małym stworzonkiem, w którym momencie bąbelek w nosie pęka, prawda, i on robi takie i widzisz, że otwiera oczy i się budzi. Patrzy się po was jakby tak, wiesz, taki trochę skołowany, taki trochę ojejku, co tu się dzieje, trochę takie, ale mi wygodnie jednak. I trzymacie takiego obudzonego niuchacza w łapkach. Bąbelku. Dobre maleństwo. No już, nic się nie dzieje. Tak? Widzisz, tutaj są same twoje ciotki. Słuchajcie, on... Dobrze. Skoro Jay trzymasz go na ręce, to widzisz, że on budzi się, jakby obraca się na łapki, otrzepuje się delikatnie, tak rozgląda się, zaczyna niuchać i bardzo powoli wchodzi ci na ramię. I siada sobie na tym ramieniu i się zaczyna rozglądać. Dobra. Tylko nie spadnij, dobra, ci będę asukurować. Ej, ale jak on się wszczepił, jak on mocno się tymi pazurkami trzyma. I on coś, ja mam wrażenie, że on coś niucha. I on niucha w tamtym kierunku. Widzicie? Być może tak. Nie upuść go. Widzicie, rzeczywiście, przez jakąś chwilę jakby on niucha z jednego kierunku, ale po chwili wraca do was jakby i zaczyna patrzeć się po was, jakby obniuchiwać, co się dzieje dookoła. I przechodzi ci po ramieniu i obok ciebie, podejrzewam, stoi siostra i on przechodzi z ramienia na ramię do twojej siostry. Trzymaj go. Trzymam go i nie boję się go upuścić, ale trzymam, pilnuję go i tylko patrzę, gdzie w tym kierunku on będzie wąchał, żeby ewentualnie sprawdzić, czy tam nic nie dzieje. Okay. Wiesz co, on obwąchuje ci ręce, obwąchuje ci nadgarstki, jakby spod ręka w szaty, po czym się obraca i zaczyna po ramieniu wchodzić ci, po ręce wchodzić ci na ramię i próbuje przeskoczyć na Flair. To ja go szybko zatrzymam, złapię, żeby tylko się nie uszkodził, po prostu delikatnie go podam Flair, żeby mogła dalej miziać i za nas wszystkie. To ja w międzyczasie, kiedy ty go łapiesz, biorę swoją torbę i podstawiam pod niuchacza, bo może zaraz tam coś, czego chcę, a tam na pewno jest bardzo dużo rzeczy, które mam, ale ich nie potrzebuję. Albo jakby... nie pamiętam, że tam są. To był płynny ruch. On stał, on wylądował w środku. On tutaj jak atleta, nie?
do torby. I teraz juchacz zginie. Nie znajdziemy już go. Znajdziemy go. My tam już nie znajdziemy w tej torbie. Jest tam. Ja tak patrzę i patrzę, czego on tam szuka, co on tam znalazł. Ciężko powiedzieć, ale rzuca się z prawej na lewo, widzisz jakieś chusteczka wylatuje, widzisz jakiś ołówek stary, tego typu rzeczy. Po prostu latają, fruwają, wskakują z torby albo wpadają do środka. Generalnie wszystko lata. Rzeczy, których nie widziałaś, że one tam są, a nagle się pojawiły. I on buszuje po tej torbie. A to mówiło? Słuchaj, szukałam tego pół roku. Szminka, której nie widziałaś od 3 lat. Jest. O kurde, nice! Generalnie w którymś momencie widzicie, że na krawędzi tej torby jest taka tyng, tyng, i pojawia się ten pyszczek znowu i się rozgląda i zaczyna węszyć dalej. To chyba nie o to mu chodziło. Czego szukasz, mała mordeczko? I on patrzy się prosto na Kamil jakby i tak widzicie, że zerka na tą jej różdżkę. Nie oddam. Podchodzi do krawędzi, nie wiem, na krawędź ręki, na krawędź ramienia Flair, jakby próbował przedostać się do Kamili. Może on czuje, że to ty rzuciłaś na niego ten czar. Bardzo prawdopodobne. W końcu niucha! Może ma jakieś jedzenie, to rzucę na niego jeszcze raz. Może jest głodny, a wyczuwa jakieś jedzonko, którym kiedyś tam coś uderzyłaś może i... Mieszałaś zupkę. Ale tak. Zupą co? Różdżką zup w sumie. Nieważne. Żeby nie była smaczna. No. Specjalny rodzaj zaklęcia, wiesz, mieszasz zupę różdżką i... Tak, sama się miesza, nie? Widzicie, że w którymś momencie on nie czeka, tylko po prostu wybija się z Flair i próbuje wskoczyć na... włapać się jak taki Spider-Man, szaty po prostu Kamili. Po tej szacie zaczyna wchodzić gdzieś tam na plecy, prawda, i na ramię, gdzieś tam wychodzi spod włosów po prostu i zaczyna węszyć. Zaczynam, wyciągam telefon i zaczynam to nagrywać. Czy ja mam telefon? Nie wiem, nagrywam to. Co masz? Myślę, że masz. Myślę, że możesz mieć telefon, jak najbardziej. Bierzcie to ze mnie! Daj. Łapię go i przekazuję Jay. Daj, wezmę. Mhm. Tak, wiesz co, i teraz tak, on usiadł Jay na ręce i on się tak na ciebie patrzy, jak taki kot ze Shreka. Tak... Ja przyznaję, jest całkiem uroczy. Ale co ja mam z nim teraz zrobić? Co, on schodzi ci po ręce, jak tak go trzymasz, prawda? Schodzi ci po ręce, wchodzi ci na ramię, wiesz, przechodzi ci za szyją pod włosami, wyląduje ci na drugim ramieniu, tak patrzy się na ciebie, tak niucha. O, nie słychać. Możemy go zabrać? A teraz? Teraz słychać, nie słychać. Dobra, przerwę w internecie. Mogę go zabrać? No i ja znajdować dla mnie rzeczy. Może go weźmiemy na razie, żeby poszedł sobie spać, a w międzyczasie zrobimy dalej pracę, te notatki, tak jak było nam kazane. Ale może nam znaleźć coś fajnego. Albo wyszkolimy go, żeby zdobył... Jane, ty tam coś szukałaś w tych swoich książkach, znalazłaś coś? Ogólnie potrafi znaleźć bardzo wiele fajnych rzeczy. Jeżeli wystarczy, że damy mu na przykład coś do pomachania, to coś znajdzie. No dobra, to teraz każda z nas weźmie, zapisze, po prostu weźmiemy od siebie, spiszemy, ale zrobimy, żeby to nie wyglądało identycznie. I będziemy miały gotowe notatki i możemy pójść sprawdzić, co niuchacz potrafi. Jestem za. No i im szybciej zrobimy zadanie takie teoretyczne, rozpiszemy sobie wszystko, no to możemy sobie z nim pohasać. Brzmi jak plan. To zadanie to łatwizna. Dobra. Poramy się w 2 minuty. No i ekstra. Okay. Słuchajcie, zaczynacie w takim razie zabierać się za zapisywanie rzeczy, za przerzucanie informacjami się, uczenie się generalnie o tym stworzonku. I wiecie co? Ja myślę, że jesteście tak na tyle zafascynowane tym zwierzakiem i próbujecie tak solidnie nauczyć się tego wszystkiego, co możecie na temat tego zwierzaka, że nawet nie zauważycie momentu, w którym on znajduje się już kilkadziesiąt metrów od was i bardzo szybkim truchtem spieprza w stronę zamku. Chyba mamy problem. No. Trzyma nieładnie chata. Która Jean? Go trzymała ostatnio? Jean go trzymała ostatnio? Jest? Nie wiem. Pamiętasz, kiedy on zszedł? Nie, robiłam notatki i patrzę, że go nie ma. Jest taki leciutki, że nie poczułam, jak schodził. Gdzie niechacza mogła pójść? Upsi! Gdzie jest najwięcej zapachów?
Którą stronę mógłbym chyba nie pójść? Jean, bardzo ważna rzecz. Kiedy tak się rozglądasz, kiedy tak sprawdzasz, wiesz, że go nie ma i się pytają, kto go trzymał ostatni, którego trzymała ostatnia i gdzie on jest, jakby czujesz pod palcami, czujesz coś pod palcami, nawet nie coś, tylko brak czegoś. Nie masz łańcuszka, nie masz swojego wisiorka. Wiedziałam. Ten skubaniec zabrał mi wisiorek. I wiecie co? Myślę, że teraz was jesteście w stanie sobie w tym momencie zauważyć, że tak, Jean nie ma wisiorka, ale też jedna z was nie ma bransoletki, ktoś inny nie ma kolczyków, któraś inna nie ma jakiegoś, nie wiem, pierścionka na przykład na ręce, czegoś takiego. Ja chcę powiedzieć, że ja i tak nic nie zauważę. Mój wisiorek! Tobie zniknęło 100 tysięcy rzeczy z torebki, ale tak nie wiedziałeś, że tam są. Exactly. Mała strata boli mniej. W każdym razie... Musimy użyć zaklęcia, które posłuży nam odnalezieniu go i ustaleniu, w którą stronę poszedł. Wiecie co? Wy, jak się tak rozglądacie na szybko, widzisz taki mały czarny punkt, który bardzo szybko oddala się na horyzoncie w stronę zamku, spieprzając. Tam jest! Za nim! Dobra. Obiegnijcie! Dobra, szybciej! Dobra, biegniemy za nim, próbujemy go złapać jak najprędzej się da. Weźcie drzecie szybciej, no! Co wy kondycji nie macie? Kurde, ej no spiernicza. Nie, ja mam kondycji. Czano. Ja biegnę i się wywracam. Chodź, pomogę ci wstać. Dzięki, mordzia. Słuchajcie, odbiegacie z terenów, na którym odbywała się lekcja. No to będę uciekając z niej. W stronę zamku, goniąc małego złodziejaszka, które widzicie, że w zasadzie przebiegacie przez most, dobiegacie na ten plac główny w zamku i widzicie, jak on przeciska się przez szczelinę w drzwiach do holu głównego. Zrobi taki plump i znajduje się już po drugiej stronie. We're doomed. Tak szczerze wam powiem, to w sumie nie wiem, co zrobić, ale może być śmiesznie. Musimy go znaleźć, zanim mu się coś stanie. No dobra, a jak chcesz go znaleźć? Bo w sumie jest strasznie malutki, a Hogwarts jest strasznie duży. A gdybyśmy znalazły jakiś inny ametyst, ale pożyczyły, to on by może do nas przyszedł. Bo on chyba lubi go czymś. Ja myślę, że on lubi wszystko, co się świeci. A co ty tam jeszcze, Jean, o nim wyczytałaś? Na pewno coś tam o nim musiałaś wyczytać. Informacje. Jakie znasz o nim informacje? Powiedz nam wszystko, co wiesz. Może to nam pozwoli ustalić? Nie wiem, może na przykład ja lubię spanko. Ja bardzo lubię coś jeść. To może on ma jakieś swoje ulubione jedzonko, bo jakbyście mi dały jeść, to ja bym na pewno przyszła. To ma sens. Albo jedzonko, albo jakieś kamyczki, albo jakieś ciepłe... Właśnie, gdzie... Niuchacze sobie lubią spatulkać. Nie było takich informacji. Wiesz co, była, nie wydawała się istotna, ale jasne powiem ci, miałeś zajebiście wysoki wynik, 19, prawda? Była ta informacja, teraz przychodzi ci do głowy, że ona może mieć sens, bo lubią ciche i ciemne miejsca, żeby sobie zrobić gniazdko i tam nastakować duże ilości złota na raz na przykład. Nie? Więc... Są w zamku lochy. Idziemy do lochu? Chyba trzeba. Chodźmy. Jean, Kamil, wy tam chyba macie swoje mieszkanko. To może nas oprowadzicie? Może wiecie, gdzie jest tak fajnie, przytulnie, cieplutko, milutko, ciemno? Ciemniutko. No? Opuszczone toalety. Tam może być dość wilgotno. Tam są opuszczone toalety? Nie wiedziałam. W lochach? Ponoć kiedyś się tam troll zakradł. No to chodźcie, może tam jeszcze jest. Muszę weźmy coś do jedzenia ze sobą, żeby go jakoś wybawić. To co on lubi, Jean? Owoczki. Nie było informacji o wiesz co, zróbmy to inaczej, bo ja mogę ci dorzucać informacje, ale okay. Z tym wynikiem możesz je wymyślać po prostu. O, fajnie. Baw się dobrze. Dziewczyny, słuchajcie, wydaje mi się, że było tam napisane, że lubi czekoladę. No pewnie, bo jest w sreberka pakowana. Właśnie! To ma sens! Właśnie. Czy mamy jakąś czekoladę? Czekaj. Szukam. Nieprawda, znalazłam prawdziwą, świeżą czekoladę, zapomniałam, że jest. Chyba jeszcze nie jest przeterminowana. Sprawdzam datę, jeszcze nie jest przeterminowana, jest gitówa, możemy ją zwabić. Go zwabić. Ma sreberko. Dobra. Robimy. Okay. Inaczej nie ma sensu, szukamy kolejnej. Dobra. Słuchajcie, wiecie co? Czekolada ma srebro. A nie.
Potrzebuję od was jeden rzut na urok, żeby w uroczy sposób tego zwierzaczka zachęcić do tego, żeby zanęcić do tej czekolady. To będzie trudny test z tego względu, że nie wiecie, gdzie on jest konkretnie, więc możecie stać na placu albo w drzwiach holu głównego, albo zdecydować się, że idziecie w konkretny punkt szkoły, zanim to zrobicie, albo po prostu stać w głównym punkcie na środku i teraz tak, jeżeli będziecie stać w głównym punkcie na środku, to test będzie miał poziom trudności jakiś, albo możecie się ruszyć w którąś stronę i zależnie od tego, czy pójdziecie w dobrą bądź w złą, będzie trudniejszy bądź łatwiejszy. Więc pytanie do was, czy chcecie stać w holu, czy chcecie iść w jakieś konkretne miejsce, o którym wspominaliście, albo jeszcze nie wspominaliście? Czy która jest na rozmieszczenie map Hogwartu? Właśnie. Bo w sumie wszedł w tą dziurkę tam, ale ja to w sumie nie wiem, co tam wiesz jest. Wiesz co, on wszedł przez te główne wrota, które prowadzą z głównego placu na ten główny hol, z którego się idzie do wszystkich pomieszczeń. Mam świetny pomysł. Każdy z nas pójdzie w inne miejsce. Ale większość pomieszczeń jest pozamykanych na kłódkę. Spora część tak, ale tak jak wiesz, główne drzwi czy miejsca, do których wybitnie coś nie jest zakazane wejście, komuś wejście, to możecie po prostu wchodzić. Nie? Na przykład na kłódkę zamknięto będzie część biblioteki, która jest przeznaczona dla starszych klas, ale no główne drzwi do zamku to są główne drzwi do zamku, nie? Wyście nimi wychodziły stąd pół godziny temu, jak szłyście na lekcję. Nie? To tak przykładowo. Oczywiście nie wiecie, gdzie są inne dormitoria. Podejrzewam, że siostry może się wymieniły informacjami. Mniej więcej każecie, że ktoś jest w lochu, a ktoś jest na strychu. Ale poza tym to większość sal, większość klas, większość pomieszczeń jest jakby gdzieś tam istnieje. I to ja pójdę w stronę kuchni. Wcale nie po to, żeby znaleźć Juchacza, nie? Juchacza? Ja może pójdę, sprawdzę w stajniach i w tych miejscach, gdzie są inne zwierzęta, bo może on jest bardzo lubi inne zwierzęta. Okej. Okay. Ja przeszukam bibliotekę, jest tam cicho i nikt tam nie chodzi za bardzo. Mnie zostają jakieś podziemia. Dzięki. Okay. No tak, teoretycznie to Jean powinna pójść do tam, do podziemi, bo w sumie to tam chyba mieszka. Znaczy, no tam chyba jest dormitorium Slytherinu. Ja to w sumie nie pamiętam, ale... Chyba tak jest. No co? To prawda! To tylko fakty! Pójdziesz tak... z tobą. Pójdziesz ze mną? Nie, ty idziesz do kuchni. A no? Tak, faktycznie. Pójdę z Jay. Do lochów. Chodźmy. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, rozumiem, że podzieliłyście się też czekoladą. Podzieliliście się na cztery części, prawda? Każdy ma kawałek seberka i kawałek czekoladki. Nie pamiętam czegoś takiego. Nie? Nie? Dobrze. Nie? Okej. Okay. Nie musicie? Spoko. Kiedy? Nikt mi nie dał czekolady. No dobra, nie zje tej czekolady. Ona jest na wybawienie. Dzielicie się czekoladą, czy nie? Tak, dzielimy się. Ona robi nas w konia, żeby mogła ją zjeść. Okay. Ale to nie ja idę do stajni, nie ja. Nie, To było suche nawet na mnie. Aż spłynęło. Okej, okay, słuchajcie, więc tak, po kolei. Flair, poszłaś sama do kuchni. Poszłaś z tą czekoladą do kuchni. Rzuć sobie na swój urok. Ty będziesz potrzebowała na tym uroku mieć 8, żeby zdać. Charm, tak? Tak, charm w angielskim. Klikam. Przeklikaj wszystko, przeklikaj wszystko. Nie. Bonus plus 1, macie czekoladę. A to jak to zrobić? Jedynkę wpisz, po prostu jeden. A czekaj, bo bonus stat, submit i bonus jest 1. Dokładnie tak. Kurde, znowu zapomniałam, że nie mam numloka. Obrzydliwe. O, chyba mi nie wyszło. O. No mi też, mam niestety. Dokładnie to samo. Ale niestety. Ty nie, ty jeszcze nie rzucasz, ty jesteś w innym miejscu, tylko ja rzucam. A Jay, ty poszłaś do lochów razem z Jean, prawda? I? To też jest 8, więc Jean możesz dorzucić też sobie na urok. Przeklikaj pierwsze okienko, daj sobie w drugim okienku dopisz 1. Potrzebujecie 8, żeby się udało znaleźć waszego koleżka. Mam 5. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wyświetliło, ale to nic. Jak masz 5, to 5. Ale nie, to Joasia, znaczy Jean. To ci wypadło. Mnie wywaliło na chwilę przez tak. Internet, więc nie wiem, co no się właśnie. A, okej, okay, sorry. Więc rzuć sobie na urok. Okej. Okay. Przez pierwsze okienko się przeklikaj, a przez drugie okienko daj 1. Sorry, myślałem, że rzuciłaś nie wyświetliło po prostu, spoko. Nie, wywaliło mi internet. Okej. Jak to możliwe, że wszyscy wlosowaliśmy 5, to my chyba upośledzeni.
No cóż, no cóż. Na tej samej kości? Na różnych kościach. Macie większy lub mniejszy pech. Okej, więc w lochach go nie ma. W kuchni go nie ma. Natomiast Flair, pomimo tego, że w kuchni nie ma twojego poszukiwanego zwierzaczka, to jest duże ilości jedzenia, są duże ilości jedzenia naraz. I oczywiście nikt ich nie pilnuje, więc jeżeli masz taką ochotę, to możesz zabrać, pakować po kieszeniach. Nikt ci nie będzie z tego powodu robił, że tak nazywam, wyrzutów. Więc tak sobie idę i sobie wrzucam do torebki. Może się przydać na przyszłość, może spleśnieć, nigdy nie wiesz, co się stanie. Nawet spleśniałe jedzenie jest dobre. Idąc dalej, przejdźmy sobie do Mii, która poszła do stajni. I ja bym potrzebował, żebyś ty rzuciła sobie też urok, tylko ten urok nie ja, u ciebie będzie wynosił całe 14. Przeklikujesz sobie przez pierwsze okienko, a w drugim dodajesz plus 1. Niestety nie udało się. Niestety nie udało się. I Kamila, ty dokąd szłaś? Do biblioteki. Do biblioteki. Okej, w sumie fajne miejsce ci. Ty w bibliotece będziesz miała poziom trudności 10, żeby go znaleźć. Więc też proszę na urok. Przez pierwsze okienko się przeklikujesz, w drugim dodajesz 1 i rzucaj. No powiem wam, że trochę to nie poszło. Tak. Więc kiedy Kamil, wchodzisz do biblioteki i zaczynasz szeleścić sreberkiem od czekolady i granej czekoladą, to nagle pojawia się nad tobą taki wielki cień. Rozumiesz? Zaczynasz, wiesz, ogarniać, że wokół ciebie zrobiło się bardzo ciemno. Bardzo powoli się obracasz i widzisz przed sobą kobietę, która zajmuje się tutaj dbaniem o bibliotekę, bibliotekarkę, która nazywa się, moja droga, Heather Hoganis. Dziwne nazwisko, nieważne. Heather Hoganis stoi nad tobą, marszczy brwi, poprawia sobie te okularki, patrząc się prosto w oczy. Moja droga, nie wiesz, że w bibliotece należy zachować ciszę? Czy ty nie powinnaś być na lekcjach w tym momencie? Ja w tym momencie palę buraka i uciekam szybko z biblioteki. Okej, okay, dobra. Wybiegasz i w długo. Słyszysz tylko słowo, wracaj tutaj! Ale to się niesie echem po prostu. Tak samo jak twoje postukiwanie butami po kamiennych podłogach gwartu. Natomiast idąc dalej, przejdźmy sobie do niej, która siedzi w stajniach. Ty zaczęłaś szlecieć tym sreberkiem w stajniach. Zaczęłaś tam tą czekoladą machać i próbować zanęcić. Wołasz sobie tego niuchacza, niuchaczu, czy cokolwiek. I jedyne, co się dzieje na dobrą sprawę, to nagle duże ilości zarówno koni, jak i innych dziwnych zwierząt otaczają cię, wyczuwając słodycz, którą trzymasz w ręce. I nawet się nie wiesz, w którym momencie, ale czujesz na sobie duże ilości końskich łbów naraz i w którymś momencie nie masz czekolady w rękach, zostaje ci tylko pół sreberka. W takim razie staram się jak najbardziej schować, żeby tylko nie zabrały więcej rzeczy ode mnie. Wrzucam czekoladę, żeby się zajęły i powoli bardzo, oczywiście ciesząc się tym, że one są wokół mnie, wyślizguję się spod nich, żeby wyjść ze stajni. Okej. Okay. Kiedy wychodzisz ze stajni, wiesz, wyślizgujesz się z tych drzwi i zamykasz je za sobą i podnosisz takie... Podnosisz wzrok i nie podnosisz wzrok, tylko patrzysz się w ziemię, wiesz, taki głęboki oddech i widzisz nagle, jak ktoś stoi przed tobą. I to teraz sobie uświadamiasz, że widzisz parę butów na ziemi, w tej trawie, która tam jest. Podnosisz wzrok bardzo powoli i widzisz panią profesor, która stoi i jest bardzo niepocieszona. Ty jesteś, moja droga? Gdzie są twoje koleżanki? Dlaczego nie jesteście na mojej lekcji? Gdzie jest ten cholerny niuchacz, którego wam dałam? Dziewczyny zajęły się niuchaczem, ja poszłam tylko zająć się na chwilę do stajni. Zaraz powinny się znaleźć. I powoli odchodzę, jakby nic się nie stało i próbuję się zamknąć. Dobra, okej, okay. Wiesz co, ona popatrzy się na ciebie, tak przymruży oczy, ale puści cię, jakby wracaj w tym momencie na lekcję, bo jeszcze się nie skończyła. I jakby widzisz, że rzuca okiem do środka, do stajni, rzuca okiem, otwierając drzwi, po czym rusza za tobą, prowadząc cię z powrotem do stajni, na salę lekcyjną, że tak nazwę. A my przeniesiemy się do naszych dwóch pań, czyli do pani Jean i do Nii, które siedzą sobie w tym momencie w lochach. I oczywiście nie znalazły niuchacza. Nie wyszło. Więc stoicie sobie na tym korytarzu, szeleście tą czekoladą, prawda? Tym sreberkiem. Jest chłodno, to prawda. Jest ciemno. Płoną gdzieś tam pojedyncze pochodnie, ale no to nie jest miejsce, to nie jest dormitorium ślizgonów, żeby było ciepło. To są korytarze, to są lochy.
coś kapie nawet, gdzieś słychać jakieś kapanie. I nie ma tego niuchacza. Nic nie działa. Co tego niuchacza tu naprawdę nie ma, tu jest za zimno, tutaj nie da się w ogóle funkcjonować. On na pewno by nie przyszedł tak beznadziejnie zimnego miejsca, tu nie ma sensu. Myślisz, że dziewczyny znalazły go i możemy stąd iść? Chyba tak. Wydaje mi się, że ewentualnie... Chodźmy, zaraz zamarzniemy. Dobra, to w takim razie, żeby było nam cieplej, możemy wybiec. Co ty na to? Dobra. I potem gdzie idziemy? Idziemy do dziewczyn? Może na korytarz. Gdzieś, nie wiem, jakichś dziur poszukamy w ścianach czy cokolwiek. No dobra, może na korytarzu będzie jakaś, nie wiem, wygryziona dziura przez inne stworzonka. Coś takie mniej... O, i urwało znowu. O nie. O tak, cofnij zdanie. Powtórz. Może do tych mniej uczęszczanych korytarzy pójdziemy. Dobra, byleby były trochę cieplejsze. Mam nadzieję, że tak będzie. Masz jeszcze czekoladę? Ja nie byłbym sobą, jakbym w tym momencie nie powiedział, że czujecie, jak opada wam na jedno ramię i na drugie ramię ręka. Tak stoicie, rozmawiacie. I słyszycie taki głos niski, spokojny, przeciągający samogłoski. Drake. Vegwin. Co wy tu robicie? Wracacie się, widzicie wysoką postać o smagłej cerze z zaczesanymi do tyłu włosami, znaczy takimi opadającymi na boki włosami, czarnymi, takimi bardzo lśniącymi od łoju, podejrzewam. O ziemistej cerze faceta, który ewidentnie jest profesorem, ma orli nos i patrzy się na was z góry z takim spojrzeniem, jakby nie tolerował w ogóle samego faktu, że istniejecie. Dostanę odpowiedź. Przedstawię sobie profesor Snape. Kto zna ślizg... Ale nas zaraz tu nie będzie, dobrze? Pan nic nie widział, pan nic nie słyszał, a my się po prostu rozejdziemy, jak gdyby nigdy nic, dobrze? Nie sądzę. Bo my się zgubiłyśmy, bo musimy się dostać do toalety i nie mogłyśmy znaleźć odpowiedniego korytarza. Chodźmy już stąd. Tak, a w którą stronę? Zaciska ręce na ramionach. Czy mi się wydaje, czy wy nie macie teraz opieki nad magicznymi stworzeniami? Tak, jak najbardziej mamy. Toaletę macie zaraz koło terenów zielonych. Co robicie w lochu? Łazienka. Przecież powiedziałyśmy, łazienka. To one tam są wokół terenów zielonych? Nie miałam pojęcia. Dobrze, a mógłby nas pan stąd wyprowadzić? Tak, albo potrzebuję, w którą stronę? Potrzebuję, żebyście rzuciły sobie na urok. To będzie trudny test. Potrzebujecie 12, żeby go przekonać. Przynajmniej jedna z was musi mieć 12, żeby go przekonać. Na co rzucić, bo mi znowu przyciało? Urok. Ale dajemy plus 1, plus 2, czy w ogóle bez? Bez żadnego plusa, niestety. Okej. No to pogadanie. On patrzy się na was. Jestem zawiedziony waszym zachowaniem. Minus 10 punktów. My też jesteśmy bardzo zawiedzione. Dla Ravenclaw. A w którą minus... stronę wyjść? On... Zaraz to wyprowadzi, podejrzewam. I patrzy się na was, minus 10 punktów dla Ravenclaw, i patrzy się prosto w oczy Jean i naprawdę zawiedziony zachowaniem ślizgonki. Minus 20 punktów dla Slytherinu. I możesz być pewna, że wszyscy się o tym dowiedzą. A teraz zapraszam ze mną. I on obraca was po prostu tak za ramiona i wyprowadza was w stronę... Panie profesor, my możemy jakoś to tak naprawić. Na pewno da się to jakoś naprawić. Myślę, że tak, że damy radę. Coś wymyślimy, jakoś to dogadamy i... Dobrze? Vegwin, czy ty próbujesz mnie przekupić? Próbuję prowadzić negocjacje. Widzisz, zaciska usta i bez słowa wyprowadza was na korytarz główny. I teraz, wiecie co, tak sobie myślę, że dobrym momentem będzie, kiedy wychodzicie z tych lochów, i tam generalnie po drodze rzeczywiście są kuchnie i tego typu rzeczy, wychodzicie za róg korytarza
i widzicie, jak za załomu gdzieś tam na szczycie schodów z kieszeniami pełnymi żarcia i z jakąś bułką w ręce pojawia się nagle Flair. I to jest taki moment, kiedy wy stoicie, Snape się na was patrzy się na Flair. Flair, patrzysz się na nich, widzisz, że Snape trzyma dwie twoje koleżanki za ramiona. Panna Oswell. Co, Snape? Dzień dobry. Co się stało? O, dziewczyny, o, jesteście! Szukałam was cały czas. Nie mogłam go znaleźć w tej kuchni. Ale za to patrzcie, co ma... Co? O co chodzi? Widzicie, jak głowa Snape'a nachyla się pomiędzy waszymi głowami i czujecie, jak pot zimny spływa wam po karku. Kogo znaleźć? Idzi pan, panie psorze. Pytam wzajem. Zgubiłam swojego szopa? I nie mogę go znaleźć. No i stwierdziłam, że będzie w kuchni, no bo ja lubię jeść, on też lubi jeść. No ale, że ciężko jest znaleźć szopa w tak dużym miejscu, to powiedziałam dziewczynom, żeby też go poszukały. A one chciały iść do łazienki przy okazji, a na Błoniach to tam nie ma łazienki. Tam to jest tylko i wyłącznie lasek. No ale tak w lasku to tak nie fajnie, jak tak po dupce smyra. No to powiedziałam, że chyba w lochach coś tam jest. No i przy okazji mogłyby poszukać mojego szopa. No bo trochę tak smutno bez niego jest i no chyba go nie znalazły, ale za to panie znalazł, więc super, bo wtedy ja już ich nie muszę szukać, bo to by było strasznie ciężko je tam znaleźć w tych lochach. Tam jest strasznie dużo zakamarków, wie pan? Oswell? Tak? Czy ty uważasz mnie za idiotę? Nie, a czemu pan tak sądzi? A rzuć sobie na urok. To jest urokliwa sesja dzisiaj. No. Dobrze. Zaprowadzę was zatem z powrotem na lekcję. I wchodzi po tych schodach. Wchodzi po schodach i dociera do ciebie. Słyszycie, jak zza rogu dobiega was tup, 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 tup. I nagle takim ślizgiem zza rogu wyjeżdża w was. Znaczy nie może nie w was, ale koło was Kamila. On patrzy się na was. Patrzy się na Kamilę. Patrzy się na was. Czy możecie mi wyjaśnić? Oj, przepraszam, panie psorze. Biegniemy już na zajęcia. Z ropem? No nie, bo nie wiem, czyście go znalazły. Znalazłyście szopa? Zimno było. To nie jest odpowiedź. Nie było go tam. Znalazłyście. Okay. Niczego tam nie było. Okej. Okay. A macie jeszcze tę czekoladę? No. Tak. Tak. To dobrze. I co teraz? Ja wam powiem, co teraz, moje drogie. Minus 10 punktów dla Hufflepuffu. Kolejne minus 20 dla Slytherinu. I widzimy się do tyłu dzisiaj po zajęciach. Oj, oj. Mam kilka bardzo brudnych kociołków do wyczyszczenia. Dobrze, panie profesorze. A jak to zrobimy, to się wyzeruje, prawda? To zrobimy reset i niczego nie było, prawda? A mówią, że do Ravenclaw trafiają inteligentni ludzie. I on wyprowadza was na zewnątrz. Prowadząc powrotem do... na zajęcia. Na szczęście dla was właściwie nie wszyscy stracili punkty dla swoich domów, ale tak, jak najbardziej... Kiedy wróciłyście na zajęcia, wszyscy już wiedzieli, że o, piątka uczennic zniknęła, jedna wróciła szybciej, czworo czy cztery z nich przyprowadził profesor Snape nagle, a kiedy lekcje się skończyły i nagle wszyscy zobaczyli, ile punktów domy straciły, to dość szybko się te plotki poniosły po mieście, znaczy po mieście, po szkole. Oczywiście Slytherin był bardzo bezlitosny i możliwe, że dziewczyny znalazłyście jakieś żaby pod poduszką, czy jakieś inne ciekawe prezenty, które dostarczono wam no, do walizek czy do waszych elementów. Wieczorem natomiast, o konkretnej godzinie, kiedy skończyły się zajęcia, nadeszła godzina 6 i teoretycznie miałyście zacząć czas wolny wszystkie, poza Nią. Chociaż nie, Nia też, bo Nia znalazła pani profesor, więc wszystkie, cała piątka, na prośbę profesora Snape'a oczywiście, pani profesor oddała cię, pani Foxglove oddała cię Snape'owi i trafiłyście do jego warsztatu, gdzie w równych odstępach, wzdłuż jednej ze ścian, widzicie 5 gigantycznych kociołków.
Proszę bardzo. On podaje wam takie niewielkie szczotki, daje wam takie szare mydło, którego możecie użyć. Nie używamy tu różdżek i magii. Miłej zabawy. I siada... Przepraszam, czy to jest jadalne? A skrzaty domowe? Skrzaty domowe wykonują pracę, którą wykonują, a wy odpracowujecie swoje zachowanie, aby czegoś nowego się nauczyć. Do roboty, póki nie powiem wam, że jutro wracacie tutaj znowu. I on siada sobie na swoim biurkiem i patrzy i czeka. Niby czego się mamy nauczyć, czyszcząc kociołki. No Jezu, przepraszam. Misklik? Mea culpa? Moja wina? Przepraszam. Tak, wróćmy do kociołków. Wiecie co? Albo nie, jeszcze inaczej. Skończmy sobie spokojnie tą stronę, tą scenę. Oczywiście po całym dniu szukania, rozmowy i tak dalej, nie udało wam się znaleźć niuchacza. Przykre? Ale cóż, liczycie, że jeszcze kiedyś odnajdziecie swoje pamiątki, swoje skarby, pierścionki, wisiorki i tak dalej. I ze smutną miną i z pokorą, bardziej lub mniej, albo zadowoloną miną i z pokorą, podchodzicie do tych kociołków, rozumiejąc bardziej lub mniej, co was czeka, i zaczynacie je szorować. Myślę, że tu Flair będzie miała najwięcej szczęścia z was wszystkich, bo generalnie ma w kieszeniach popakowane jeszcze żarcie, które wyciągnęła z kuchni. I w momencie, w którym podchodzisz, Flair, do swojego kociołka, widzisz, jak tam na tym pojawia się jedna, druga łapka, taki nosek się wychyla. Niż waszego niuchacza, który tam siedzi w środku i się zabunkrował na małej stercie śmiesznych kapselków i innych dziwnych przedmiotów, które wyciągnął ci z torby. Wyciągam szybciutko czekoladkę i tak, bąbelku, czy chcesz? Ale robię to tak cichaczem, żeby nie było. Odwróciłam się tak tyłem i ten nosek mu tak zaczyna chodzić, ten nosek, kociołek. Prawda? I ewidentnie, gdyby miał ogonek, to by merdał prawdopodobnie. Jak zbliżasz się z czekoladą, to zżera czekoladę, a Selberko pakuje sobie do tej kieszeni, którą ma w środku, tutaj z przodu, na brzuchu. Bąbelku, jak skoczysz mi do kieszonki, to obiecuję ci, że dam ci jeszcze więcej czekolady, a poza tym w kieszonce znajdziesz jeszcze dużo innego jedzonka. Co ty na to, Bąbelku? Proszę, wróć ze mną, bo będziemy mieć przejeba. Język. Przewalone, Bąbelku, przewalone. To na to Bąbelek. Widzicie oczywiście wszystkie, że Flair ma generalnie bliski kontakt pierwszego stopnia z Bąbelkiem. Może rzucimy zaklęcie, żeby zasnął i żeby go można było łatwo przetransportować. Miało nie być żadnej magii, co się tyczy całego. Ale to się tyczy kociołków. Kociołków. Okay. No gdybyśmy go tak po prostu oswoiły i powiedziały mu, że jest najlepszym bąbelkiem na świecie i dajmy mu więcej czekolady, jak tylko wróci z nami. Może nie trzeba mu wysprzątać. I każemy jemu wysprzątać te kociołki. Nie! Bąbelki się do tego nie nadają. Zobacz, jakie ma małe łapki. Dobra, daj mu tyle czekolady, ile masz. Może go przykupisz. No dobra, to szukam więcej czekolad i znajduję jeszcze 3. Weź, zobacz, czy ma mój wisiorek. Proszę. Bąbelku. Patrz, tutaj jest kolejny kawałek czekoladki w sreberku. Czy masz wisiorek taki fioletowy, taki kamyczek? Patrzy się na ciebie. Aha. Bąbelku, czy chcesz przetrejdować ten właśnie oto kamyczek za tę tabliczkę czekolady? Gdybym mógł wyglądać na skonsternowanego, to wyglądałby na skonsternowanego. Oczywiście nie może, więc... Domyślacie się, że tak jest. Więc popatrzył się na ciebie i z taką dozą w sumie lubi was. Widzisz, jak bardzo powolutku wyciąga wisiorek z tej swojej torby, którą ma na brzuszku z przodu i wyciąga łapkę po to swoje sreberko. To robimy trade'a. Daję mu sreberko z czekoladką i biorę wisiorek. Okay. Widzisz, że jak tylko zabierasz mu wisiorek, on rzuca się na tą czekoladkę z obydwoma łapkami, zaczyna szamać to, co tam zostało i wpycha sobie to sreberko do kieszeni jednocześnie, tak przypując się cały czekoladą. No Jezu, jesteś taki złodziutki, Bąbelku. Ma coś z szopa w sobie, na pewno. Okej, okay, słuchajcie, dzięki temu, że nie użyłyście magii, w tym miejscu, profesor Snape nie zwrócił na was większej uwagi, natomiast
bąbelek, jak go nazwałyście, w związku z tym, że został nakarmiony i w pewien sposób emocjonalnie przywiązał się do was. Myślę, że skończył finalnie w torbie panny Oswell, jako wiecznie trwający przy niej kolejny familiar, licząc na to, że więcej kapselków i więcej śmieciowego żarcia dostanie. Natomiast nie można powiedzieć o was, że byłyście tym wieczorem zadowolone, poza tym, że bąbelek się znalazł, a wyzyskałyście swoje skarby, no bo jednak te kociołki były dość duże i zajęło wam to niesamowicie dużo czasu. Jakąś rekompensatą jest posiadanie tego wisiorka, jakąś rekompensatą jest odzyskanie kolczyków, bransoletek czy innych pierścionków. Natomiast ten wieczór należy do zdecydowanie jednych z najgorszych i to już był dopiero trzeci czy czwarty dzień szkoły, więc tak się zastanawiacie... Czego chcecie? Ja mam bąbelka! Jesteśmy przegrywani. Na minus 40 punktów dla tych. Wszystko nie jest ważne. Dobra, najważniejsze, że zwierzak się znalazł. To jest. No i wasze rzeczy też są. I daję każdej z nich te rzeczy, które zabrał bąbelek. Dziękuję, dziękuję. Dzięki. Dobrze. Myślę, że tutaj sobie zostawimy scenę z bąbelkiem, wróciły się do dormitoriów i tak dalej, i tak dalej. Przeskoczymy sobie jakiś czas do przodu, bo szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła to też zabawa, szkoła to też imprezy. Szkoła to też wydarzenia sportowe. Tylko żeby w tych wydarzeniach sportowych brać udział, to wypadałoby się zapisać do klubów lub nauczyć się rzeczy. Oczywiście nie każdego interesuje latanie na miotle i zbieranie punktów za mecze Quidditcha, ale niektórych jak najbardziej. Z drugiej strony, szkoła interesuje, żeby w tych zawodach brały udział osoby, które są jak najbardziej uzdolnione, no bo oczywiście każdy dom chciałby wygrać, każda szkoła chciałaby mieć reprezentację, tym bardziej, że jak się okazuje w tym roku, wasze wszystkie drużyny, wszystkie cztery drużyny z Hogwartu zostały wysłane, każda drużyna z każdego domu została wysłana do jednej z innych szkół, do Francji, na międzyszkolne zawody Quidditcha. Problem pojawił się w momencie, w którym okazało się, że uczniowie dalej chcą oglądać mecze, tylko wszyscy zawodnicy wyjechali. W związku z czym przyspieszono proces nauczania i już po tygodniu od feralnego wydarzenia z kociołkami spotykacie się po raz kolejny na szkolnych błoniach. Stoicie koło siebie, tym razem już nie w grupie. Na trawie leżą miotły, a przed wami przechodzi profesor, która naucza latania na miotle. Nie pamiętam, jak miała na imię, jeżeli ktoś pamięta, to poproszę, jeżeli ktoś pamięta na czacie, to proszę napisać, ale pani profesor, miała Hawkeye? Nie pamiętam, no istotne. Tak, krótkie włosy, prawda, takie siwe oczy, które wyglądają jak u jastrzębia, generalnie przechadza się wzdłuż was i takim dziarskim hucz, jakoś tak, dziękuję. Hucz. Przechadza się pośród was i instruuje was. Moi drodzy, jesteśmy tutaj, żeby nauczyć się latania na miotłach. Jak wiecie, osoby, które wykażą się zdecydowanym talentem, mają szansę, poza tym, że istnieje restrykcja i pierwszowrocznicy nie powinni startować w zawodach i dołączać do drużyny, jest wyjątek i możecie dołączyć do drużyny tymczasowej, która nie będzie nigdy brana pod uwagę w historii szkoły, ale to nic. Tak czy siak, nauka latania na miotle jest jednym z elementów, które jak najbardziej należą do kanonu szkolnictwa u nas w Hogwarcie, więc po prostu czujcie się, jakbyście przyspieszyły troszkę proces uczenia się. Moje drogie, proszę, żebyście stanęły sobie przy miotłach i powiedziały do mnie, wyciągając rękę. Do mnie. Do mnie. Nie. Zrobiłam no. Paniki, ale do mnie. Do mnie. Coś innego mi się przyplątało. Proszę bardzo, nie? Widzisz, jak mnie... Na hasło do mnie niuchacz wyskoczył z torby Flair i wskoczył Jay na ręce, po czym tak i wrócił do torby nurkując jak olimpijczyk znowu. To nie jest jego miejsce. Wszystkie widzicie, jak miotły bardzo powoli podnoszą się w waszą stronę. Niektóre z nich drgają, jakby nie były do końca pewne. Jakby tutaj patrzę na Nie, która powiedziała do mnie i miotła tak na pewno? Jakby leży na tej ziemi, tak podnosi, tak na pewno, jesteś tego pewna, ale w końcu tak bardzo powoli się podnosi. Wasze pozostałe miotły szybciej, tak bardzo charakterystycznie dla was również podniosły się, że wystrzeliły wam, czy podniosły się, czy bardzo równo, czy bardzo z taką dozą ostrożności. Ale w końcu, w którym momencie kończycie, trzymając tą miotłę,
prawda? Niektórym zajęło to trochę dłużej, niektórym zajęło to trochę mniej czasu. No ale przechodzi ten moment, w którym pani Hucz mówi do was, żebyście, pani profesor Hucz mówi do was, że no to teraz proszę przyłożyć nogę nad, nad kijem, chwycić się mocno, prawda, tutaj. I proszę podnieść się, odepchnąć się delikatnie od ziemi, podlecieć na kilka metrów i opaść z powrotem na ziemię. I tutaj poprosiłbym, żebyście sobie rzuciły test na lotność. I poziom trudności tego wynosi 3. To było lotność, fliegt, tak? Tak, fliegt jest w angielskiej wersji, lotność jest w polskiej wersji. To jest górny, prawy... Ocie, panie! Jestem bogiem miotły, jest odpicowana na różowo! Musi być szybka. Co tu się podziało? 9. Okej. Dobrze. Więc tak jak powiedziałem, wszystkie w miarę jesteście w stanie się ogarnąć. I siadacie na tych miotach, podnosicie się do góry. Znaczy no, podnosicie się do góry w miarę stabilnie, mniej lub bardziej. Strach jest strachem, ale podnosicie i opuszczacie się spokojnie. Widzicie, że Flair, jak wsiada na miotłę, nawet nie zdążyła się odepchnąć, a miota wystrzeliła. I pani Hucz patrzy się, wracaj tu! Natomiast Flair, ty czujesz się jak ryba w wodzie. Siedzisz na miotle, ona leci, śmiga, jest zajebiście. Co robisz? Robi ziu, ziu! Jest, ale czatowo! I tak sobie latam nad nimi. Okay. I czekam, aż pani powie mi, że ewentualnie mam wrócić na dół. Tak, jak chcę sobie polatać, jest naprawdę czudowo, wiatr we włosach, szybkość, jest super. Mhm. Obok ciebie nagle zawisa Nia, która mimo tego, że jesteś taka trochę zdezorientowana i nie do końca wiesz, trochę jest w tobie strachu, to jednak kiedy się podniosłaś, to zaczynasz się czuć na tej miotle trochę pewniej. Troszeczkę roztrzęsiona, ale jestem na tej miotle, staram się jakoś utrzymać i po chwili czuję się dobrze. Lecę za Flair, może nie z taką szybkością i pewnością, ale próbuję dotrzymać jej kroku. Okej. Okej. Dobra. I teraz tak. Zaczynacie latać. Widzicie, że pani Hucz patrzy się na was z ziemi i teraz donośnym głosem, jak przykład sobie ruszę do gardła i donośnym głosem mówi, krzyczy na was: Oswell! Wegwin! W tym momencie wracać na ziemię! Czy pozostała trójka coś robi w tym momencie? Jeżeli nie, to spoko. Nie, mówię, nie, ja się unoszę i tracę kontrolę nad miotłą i lecę gdzieś daleko, poza teren szkoły. Zajmie mi to minutę. Okej, dobra. Zajmie mi to minutę, zaraz wracam. Minutę może nie, ale widzicie, że w tym momencie, kiedy pani Hucz jest zajęta waszą dwójką i drze się na was, to miotła waszej towarzyszki jakby robi i robi cium, i znika gdzieś za wieżą. Nikt tego nie zauważył. Poza wami, bo jesteście w powietrzu. Zostawmy na chwilę jakby tą miotę, która uciekła. Pani Hucz jest bardzo z wami zainteresowana, krzyczy na was, jakby wzmocniony głos. Wiecie doskonale, że jeżeli ona używa tego, to poza wami kilkoro nauczycieli i parę klas słyszy to, bo to jest zaraz koło murów szkoły, więc podejrzewam, że obie będąc na miotach widzicie przyklone twarze do okien, prawda, szkoły, więc kolejna fama się poniesie. Widzicie, jak rzucacie okiem w dół, że wszyscy wasi współuczniowie już kręcą głowami i już czekają, aż stracicie punkty. Stwierdzam, że jeżeli i tak tracę punkty, to robię takiego wziu fikoła w powietrzu i ląduję przy pani, ale nie ląduję na podłodze, tylko sobie siedzę na tej miotle tak i sobie jeszcze się unoszę nad ziemią, tak sobie obok niej siedzę. Tak sobie latam i jest takie, wróciłam, było super. Dobrze. Ja chcę jeszcze raz. Co robi Mija? Ja tak nie za bardzo wiem, co ze sobą zrobić, bo ludzie na mnie patrzą, jestem trochę tym przerażona, więc znowu trzęsąc się próbuję zejść na ziemię, ale nie do końca wiem jak. Ale w końcu za Flair dolatuję na dno i po prostu siadam i próbuję się schować przed wszystkimi ludźmi. Okej. Okay. No, nie wiem, czy się to udaje. Pani Hucz patrzy się na was, obraca się do pozostałych uczniów. Widzicie? Widzicie, co ja muszę codziennie znosić? Nerwy? Stres? Tak powinno się latać. Jeżeli macie się od kogoś uczyć, czegokolwiek, to proszę bardzo, to był przykładowy, wzorowy przykład,
jak powinno się korzystać z miotły. Proszę bardzo. Nie mamy przywalone, nice. Oswell, Legwin, po 10 punktów dla waszych domów. Yes. Piąteczka. Czekaj, ty jesteś pode mną, to powinnam jakoś tak ci przybić. Najlepiej. Słuchajcie, klasa trwa dalej. Pani Hucz uczy was kolejnych podejść. Każe wam latać za pętlą, krążyć wokół jakichś punktów. Uczy was, jak robić beczkę i tak dalej. Generalnie ta lekcja dla części z was przebiega dość przyjemnie i dość wesoło, bo okazuje się, że bardziej lub mniej jesteście rzeczywiście w stanie operować tymi miotłami. Zaskoczenie natomiast przeżyłyście wszystkie. Jakiś czas później, kiedy wasi profesorowie, którzy opiekują się domami, w tym przypadku tutaj Snape, Jezu, nie pamiętam, nieważne, między innymi Snape, przyszli do was. Po jakiś tydzień później, po lekcjach, wyłapali was na korytarzu i Snape w tym przypadku: gratulacje. Witamy w drużynie tymczasowej. Po czym odszedł bez słowa. Pozostałe dziewczyny miały się tą samą sytuację. Wasi opiekunowie domów podeszli do was w którymś momencie i bardziej energetycznie lub mniej energetycznie powiedzieli: gratulacje! Zostałeś przyjęta do drużyny! I właściwie jakieś następne 2 tygodnie czy 3 tygodnie spędzacie na bardzo niemrawym uczeniu się tego, jak powinno się grać w Quidditcha, a my przeniesiemy natomiast się do tej sytuacji, która miała miejsce niecały miesiąc później. I tutaj przyjmę. Niestety nie możecie wszystkie naraz być na meczu, ale mamy ciekawą sytuację. Kamila i Jean, stoicie sobie na jednym końcu boiska, przed wami 3 wysokie tyczki zakończone pętlami, wokół was 5 innych osób z miotłami w rękach, macie na sobie szaty sportowe. Widzicie po drugiej stronie, między innymi Flair i Nie, Wegwin, które stoją też z miotłami, tylko w ubraniach sportowych pufonów. Na środku stoi pani Hucz z miotłą i widzicie skrzynki, w których czekają na was piłki. Więc moje pytanie, na jakich pozycjach gracie? Jako przyjęte do drużyny. Ja z racji tego, iż mam szybką różową miotłę, będę szukać snitcha, ponieważ lubię szybkość i będę za nim biegać. I będę robić różne śmieszne akrobacje na mojej miotle, żeby tylko go zdobyć. Ewentualnie po prostu się na niego rzucę, spadnę z miotły i złapię. To ja będę twoją konkurencją i ja też będę szukającym. Okej. Ja bardziej statycznie będę siedzieć na obronie i pilnować, żeby wszystko było dobrze i nic na mnie trafiło. Okej. To ja będę atakującym. Jakie złoto, dobrze. Okej, słuchajcie, dosiadacie do miotu, podnosicie się nad poziom boiska i czekacie najpierw na rozpoczęcie meczu. Po chwili następuje zwolnienie piłek, następuje wypuszczenie znicza, podrzuca się kafla, prawda, i w którym momencie łapie to jedna z dwóch drużyn i zaczynacie latać. Ja bym tutaj chciał od każdej z was, myślę, że po jednym teście na lotność. Chyba że chcecie konkretnie rzucić sobie na jakieś... Nie, na razie na lotność. Rzućmy sobie na razie na lotność. Zobaczymy, jak dobrze wam pójdzie. Więc flight na karcie postaci to jest na szczycie kolumny po prawej stronie. Przeklikajcie z zerem, po prostu przeklikajcie przez okienka, więc rzućcie sobie lotność waszą. Zobaczymy, kto generalnie będzie miał przewagę w punktach. I... My jesteśmy totalnie... Spoko. A nie, ja mam 8. Okej. Okay. Masz 9, misiu. Tak, widzę. Okej. Okay. Więc tak, Oswell i Wegwin. Myślę, że wasza współpraca drużyny w tym przypadku, weźmy sobie ten rzucik w dość prosty sposób, współpraca waszej drużyny daje wam w którymś momencie jakieś 110 punktów za przerzucanie kafli i za drastyczne atakowanie przeciwników, no bo dla ciebie Nia to był bardzo dobry moment, znaczy bardzo dobra sytuacja, bo tak mocno atakowałyście, że ty miałeś luzy na obronie i absolutnie mogłaś się skupić na tym, żeby nie stała ci się krzywda, więc spokój ducha, prawda, totalny nieogar, jakby wisisz w tym powietrzu i ha, machasz siostrze gdzieś tam na trybunach, prawda, tego typu rzeczy. Natomiast
szukająca poza tym, że oczywiście szuka znicza, z taką energią i z takim zawzięciem latała i robiła piruety, że przeszkadzała skutecznie drużynie przeciwnej wyprowadzić kontrę, co sprawiło, że wysunęłyście się na prowadzenie w pewien sposób. Natomiast niestety, w którymś momencie wasze koleżanki oczywiście odbiły piłeczkę i kiedy drużyna zauważyła potencjał Jean i jej agresywne podejście, takie stoicko-agresywne podejście do tematu, bardzo szybko przechyliły szale na waszą stronę i w tym momencie mamy 110 punktów do 150 punktów na korzyść Slytherinu, więc Pufoni jesteście bardzo, znaczy może nie bardzo, ale jesteście do tyłu. Wszystko właściwie zależy w tym momencie od... Która z nas złapie znicz? Tak, od kilku rzeczy. Po pierwsze, oczywiście kto pierwszy złapie znicz, ale po drugie, czy Jean jest w stanie przeprowadzić jeszcze kilka dobitnych ataków na Nie, tak żeby ewentualnie przebić punktowo złapanie znicza. Więc najpierw bym chciał, żebyście rzuciły sobie, teraz możecie się zaznaczyć, znaczy możecie wybrać, czy chcecie rzucić na bójkę, czy chcecie rzucić na mięśnie, czy chcecie rzucić na lotność, jakie podejście używacie. Teraz tak, mięśnie to będzie agresywne podejście do ataku, takie bardzo agresywne uderzanie się miotłami i tak dalej, spychanie się, żeby zaatakować na przykład, albo wyprowadzić jakąś agresywną obronę. Bójka będzie wręcz nielegalnym sposobem zrzucenia kogoś z miotły. Lotność będzie szybkim, zwinnym ruszaniem się w tej weftę, żeby ominąć obronę i na przykład zaatakować, albo złapać żwawy atak. Więc macie do wyboru jedną z tych trzech rzeczy i Nia i Jean. Powiedzcie mi, jak wyglądają wasze ataki i z której z tych trzech statystyk chciałybyście zaatakować. Zacznijmy od tego, może jak Nia przygotowuje się do obrony, widząc nacierającą flotę Jean. Będę starała się jakoś je wymanewrować tak, żeby też trochę ich rozproszyć, żeby nie trafiały do tych kół i ewentualnie jakoś odbić tę piłkę w międzyczasie. Okay. Głównie wymanewrować jakoś między nimi. Dobra, czyli będzie na lotność rzucik, podejrzewam. Tak. Zobacz, z czego masz największe statystyki, jaka jest największa kostka. Ale cwaniary! D8, D12, D20, czy D6, D4, wow. Czy D10. Sprytnie! No oczywiście, że sprytnie, no, proszę chodzi, was. Nie? Ktoś tutaj musi sprawdzać te rzeczy. Z czego masz największą kostkę? Lotność. No to lotność. Wiecie co, jeżeli mi wytłumaczycie... To jest jakaś pomoc nielegalna. Jeżeli mi wytłumaczycie użycie innej statystyki, czyli uroku, harta bądź rozumu, bo na przykład, jasne, tak sobie pomyślałem, że możecie użyć rozumu, żeby wymyślić jakąś sprytną taktykę, nie? A tutaj grit. Grit to jest hard, czyli to, jak ciężko cię złamać, czy się poddasz, czy się nie poddasz, nie? Na tej zasadzie. Tutaj przykładowo, gdyby na przykład Jean rzuciła bardzo potężny atak i mocno przebiła obronę, mocno przebiła obronę Nii, to może by doszło do tego, że Nia musiałaby rzucać sobie na ten swój hard, żeby zobaczyć, czy się przypadkiem nie złamie i nie będzie miała złamanego serduszka, bo jej koleżanka z poprzedniej lekcji, którą przeżyłyście przecież tyle przygód do tej pory, zaatakowała ją zbyt agresywnie. Ale na razie jakby pytanie, czy zostajemy przy tej lotności, czy jednak wolisz użyć jakiejś innej zdolności, innego skilla, żeby wyprowadzić lepszą taktykę? To jest pytanie do Nii na obronie. Zostanę przy lotności i manewrach szybkich. Dobra, okej. Okay. W takim razie próbujesz wymanewrować, szybkie ruchy, odbijanie piłek, jakby próbujesz skonfundować wszystkich atakujących. Jak Jean podchodzi do tego ataku? Widzę, że Nia jest bardzo sprawna tutaj na tej miotle, więc myślę, że będę musiała wymyślić jakąś dobrą taktykę na to. Więc skorzystałabym z kostki tej brain, tak? Brains, no. Jeżeli mogę. Tak, jak najbardziej. Próbowałaś mi jakoś właśnie sprytem tutaj wykazać bardziej niż zdolnościami. Tak, myślę, że wiesz co... Fizycznymi. Jasne, oczywiście, że tak. Twój rozum jak najbardziej myślę, że to może pomóc, jak powiedziałem właśnie, dlatego pomyślałem, że ten rozum może się przydać, więc możesz spróbować wymyślić jakąś sprytną taktykę. Chciałem powiedzieć o taktyce. No, spoko. Więc dobra, okej. Rzucamy w takim razie. To będzie rzut na taktykę, rzut na rozum przeciwko rzutowi na lotność. Dajemy nic. Nie, przeklikujecie wszystkie okienka, nic nie dodajecie. Jakie rzuty! Oh, nice. Ale yes. To było bliskie. Ale to było bliskie. Jean, słuchaj, kminisz taktykę. Próbujesz wymyślić taką taktykę, która sprawi, że wasi atakujący w jedną flotą, jedno ciało praktycznie będziecie atakować i nacierać na pufonów. Puszonów? Pufonów? Bufonów? Nie bufonów. Pufonów. Puchonów. Dziękuję. Pufonów. Oh, yeah. Pufonów.
I słuchajcie, udaje wam się nacierać kilkanaście akcji, macie przeprowadzonych z sukcesem, jednak brakuje wam tego treningu, brakuje wam tego zżycia się z drużyną i na szczęście dla drużyny przeciwnej Nia jest absolutnym potworem na miotle. By lata jak smok na tej miotle, jak jakaś wiedźma z, nie wiem, stuletnim stażem, wybija wam piłki, przelatuje przez te obręcze, podlatuje pod was, zabiera wam tego kafla z rąk po prostu, znikąd się pojawia. Jest jak koszmar w tym momencie, jakby kiedy już myślicie, że piłka wleci... Tak, szybko i wściekła, nie? Szybko i miotła, o. Miotła i wściekła, może być i tak. I finalnie rzecz biorąc, to są w stanie wybronić rzeczywiście więcej... znaczy nie, jesteście w stanie... Nie, tak, są w stanie wybronić całkiem sporą ilość tych waszych ataków. Więc zostajemy przy tym punkcie 150 do 110, myślę, że możemy dodać po 50 punktów, czyli jest koło 200 do 160 w tym momencie. I dalej wygrywacie, ale nie jest to przewaga, która sprawi, że złapanie znicza jest absolutnie... że nawet jeżeli przeciwnik złapie znicza, to ślizgoń wygrają. W tym przypadku, niestety, ale teraz już wszystko zależy od tego, czy która szukająca znajdzie ten cholerny znicz. I w tym momencie, po dłuższej części meczu, w końcu udało wam się obojgu tego znicza w jakimś punkcie jednym dostrzec. I to będzie test na lotność przeciwstawny, chyba że, oczywiście, powiecie mi, że chcecie użyć jakiejś innej zdolności, bo na przykład możecie użyć mięśni, żeby kogoś zrzucić z miotły, albo coś takiego. Albo możecie użyć bójki, żeby kogoś wymanewrować. Będzie to troszkę nielegalne, ale no cóż, nie? Więc, moje drogie, siedzicie na tych miotłach, widzicie ten złoty punkt, który po prostu napieprza tymi skrzydełkami gdzieś w przestrzeni, już jesteście w stanie, ale zauważacie, to, już chcecie po niego lecieć, zauważcie, że ta druga też widzi go. Więc pytanie do was, jak to wygląda? Zaczniemy od Kami. Opowiadaj, jak Kamila, wygląda twoja reakcja na to wszystko. Kusi mnie, żeby użyć jednak tej siły trochę nielegalnych zagrywek, jako że jestem bardzo ambitną osobą i zwycięstwo to jest to, na czym najbardziej mi zależy. W tym momencie. Mm-hmm. Jesteś ślizgonem. No dokładnie. Ale jak patrzę rozmieszczenie na kost, zastanawiam się, jakbym mogła czaru użyć. Czaru. Bo wtedy tylko najlepiej. Czaru użyć. Mm-hmm. Znaczy, a czarm to nie jest przypadkiem... Urok. Urok, no. Okay. Uroku to nie jest nielegalne. Czarm? Wiesz co, urok mogłabyś... Znaczy... Właśnie to używaliśmy jako zaklęcia. Wiesz co, już wam mówię, bo teraz tak, te statystyki służą do tego, żeby i zagrywać coś i rzucać czary, nie? W sensie możesz być, to jest na takiej zasadzie, że jeżeli jesteś miła i urokliwa, to uroki wchodzą ci lepiej, nie? Jeżeli czytaliście książkę, to Lockhart z drugiej części, on był po prostu piękny i urokliwy, w związku z czym te zaklęcia utraty pamięci mu wchodziły lepiej, bo to uroki. Po prostu, nie? Więc przyjmujemy, że jeżeli jesteś mięśniakiem, to te czary, które wspomagają kogoś, będą ci wychodzić lepiej. Jeżeli jesteś dobra w bójce, to będziesz potrafiła zagrywać czary ofensywne lepiej. To jest powiązane po prostu. W związku z czym możesz zagrać urok i rzucasz też z uroku i być urokliwa w takim sensie, że lecisz miotła w miotłę i próbujesz przegadać w jakiś sposób swoją towarzyszkę czy konkurentkę, żeby jednak może odpuściła, nie? Nie, to już może fight zrobię. Rzucam na fight. Dobra, czyli jednak bójka, jednak agresywne zagrania. Próbuję ją zepchnąć z tej miotły. Dobra, okej. Dobra, próba ognia w takim razie. Jak będzie próbowała zrobić to Flair? Dobrze, więc ja będę szła w Grita, czyli Hard. Tak. Z racji tego, iż może nie mam dużego muszczku, ale jestem strasznie zawzięta, jeżeli sobie coś postawię za cel. Okay. Więc generalnie, pomimo tego, że będzie próbowała mnie zrzucić, jestem tak skupiona na celu i tak, że tak powiem, zawzięta, żeby ten snitch zdobyć, żebyśmy wygrały, że po prostu no, staram się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby ten snitch dostać i to, że dostanę, że tak powiem, w pupę, w kolanko czy tam w dupkę, to nie ma dla mnie znaczenia, bo jestem skoncentrowana na celu. Okej, okay, jak najbardziej. I to jest idealne wykorzystanie tych dwóch cech przeciwko sobie, więc proszę bardzo, rzucajcie. Oczywiście przeklikajcie okienka, żadnych dodatkowych rzeczy, gramy bójka przeciwko Hartowi. Próbujecie się pomordować, nie chcecie się złamać, walczycie ze sobą w powietrzu, idziecie łeb w łeb, miotła w miotłę. O, nie wierzę. 7-8.
7 i 8. Ale rzucik. To była bardzo zawzięta bójka. Więc tak, Kamila początkowo uderzyła z pełną mocą i zaczęła rzeczywiście bardzo agresywnie uderzać. Po pierwszą kostkę miałaś 6, więc to jest maksymalnie, mogłeś wyrzucić. I Flair odbija, jakby bardzo stabilnie reaguje na te twoje ataki. Bardzo widzisz, że jest bardzo zdeterminowana i nie pozwala się zrzucić z pantałyków, więc próbujesz po raz kolejny, drugą kostkę dorzuciłaś. Natomiast ona w tym momencie, widząc, że ty próbujesz po raz kolejny uderzyć, po prostu zrobiła taką beczkę, jak zrobiła wcześniej. Obróciła się do góry nogami, przeleciałaś obok niej, czy nad nią, w miejscu, w którym ona przed chwilą była, i uderzyłaś w tą flagę, która znajduje się na trybunach. Wpadłaś za nią, zamotałaś się, zaczęłaś spadać, a ty w tym momencie, Flair, w ostatnim momencie wyciągasz rękę. Łapiesz znicza dzwonek, czy gong, jakkolwiek. Słyszycie głos profesor Hucz, która krzyczy, że puchoni znaleźli, dziękuję. Puchoni znaleźli, złapali znicz i w tym momencie mecz kończy się. Dostajecie 150 dodatkowych punktów, prześcigując na punkty ślizgonów i kończąc w tym momencie kolejny piękny mecz. Brawo. Słuchajcie, lądujecie na ziemi. Siostra zbiega do was z trybun, do jednej z was oczywiście, panna Wegwin pojawia się nagle na polu. Nie, żadnej tragedii, nie ma żadnych złamanych rąk, nic takiego, w ogóle bardzo spokojny mecz. Wyciągają Kamilę, widzicie, że Kamilę wytargana jest, ptaszki krążą na głową, ale otrząsasz się, zaczynasz dochodzić do siebie, wyciągają Kamilę gdzieś tam z tej flagi, która jest troszkę podarta. Miotła jest cała na szczęście, to najważniejsze. Najważniejsze. Tak, i spotykacie się na środku tego boiska, że Kamila się otrząsa. Masz znicza w ręce, który tam już składa skrzydełka i się uspokaja, Flair. Mecz skończony. Ja biegnę do Kamili, ją przytulić i powiedzieć, że to była super zabawa i że ja chcę jeszcze raz i w ogóle, że świetnie się spisała i jest super. Ja też wyciągam rękę, gratuluję wygranej i liczę na rewanż. No, i jest ekstra. Wyglądało. Było emocjonująco. Ja idę do mojej przeciwniczki, wyciągam rękę. Good game. GG. GG S, przepraszam, musiałam powiedzieć. S to nie było. S to na pewno nie było, ale tak jak mi się z Lorkiem skojarzyło, że tak powiem, musiałam. Teraz powinien przyjść Snape. Ktoś powiedział, że to było łatwe. Minus 20 punktów, report. Okej, słuchajcie, mecz się skończył. Po całym meczu dwójka z was jest wyniesiona, że tak nazwę, wracacie sobie na kolację, bo to było gdzieś po południu, wracacie sobie na obiad czy na kolację do hali wspólnej, wchodzicie do tego pomieszczenia, gdzie znajdują się stoły, na które są już absolutnie zastawione, zawalone żarciem. W momencie, w którym wchodzą Flair i Nia, łapią was koledzy i koleżanki z domu i nagle nad głowę i niosą was po prostu do tego cholernego stołu, żeby po was posadzić, polewają wam jakiegoś soku, rzucają wam w całe żarcie, przesuwają w waszą stronę i słyszycie tylko wszyscy, jak skandują wasze imię i generalnie są zachwyceni całym zagraniem, które miało miejsce. Mimo wszystko, mimo tego, że przegrałyście, to Jean i Kamila podchodzą do was koledzy i koleżanki ze starszych klas, uściskując wam ręce i mówiąc, że kurde, w sumie jak za rok będą nabory, to widzą was jak najbardziej na pozycjach, które wzięłyście, bo to była całkiem niezła gra. Więc nie poddawać się i jak tylko zwolni się miejsce, to zapraszamy, nie? W tym wszystkim nie za wiele rzeczy ma do zrobienia Jay, która podejrzewam, że trochę trzyma się siostry, trochę wraca do siebie, do swojego domu, żeby usiąść i zjeść. Natomiast myślę, że Jay, ty możesz sobie rzucić jeden teścik. I to będzie teścik na rozum. To będzie teścik, który będzie miał niewysoki poziom trudności. I zależy od tego, co ci wyjdzie, to ci powiem dwie różne rzeczy. Poziom trudności będzie 6, więc kliknij sobie rozum i przeklikaj sobie wszystko. Dobra, okej. Okay. tak blisko! Okej. Dobrze. W takim razie, kiedy siedziałaś na trybunach i teraz, kiedy siedzisz przy swoim stole, zauważasz, że przy tym samym stole, przy którym siedzisz ty, naprzeciwko ciebie, siedzi chłopak z klasy wyżej, którego imienia nie kojarzysz, wiesz, że nazywa się na A, to się zaczyna na A i tak dalej. Kojarzysz gościa i widzisz, jak wlepia wzrok w twoją siostrę. Jakby, wiesz,
Target acquired, nie? Widzę. O 11 lat. I tu chodzi o, reakcję, tak? Co ja tam po prostu... Tak, widzisz, że on absolutnie jest zachwycony, patrząc się na twoją szansę. Tak, to jest 11-12 lat, ale to jest chłopak, który siedzi i jest zachwycony, nie? No w zasadzie... Co sobie może... Co sobie pomyślałyście? Wy, to już wasza sprawa. I co ja mam teraz zrobić, tak? No, widzisz, że on się gapi, nie? Dobra. Ja oczywiście nie mam pojęcia, bo nie umiem czytać ludzi, więc siedzę po prostu całkowicie wyłączona z sytuacji. To ja wstaję, rozglądam się, przysiadam się do tej oto osoby, zagaduję i mówię, że hej, typeczku, to jest moja młodsza siostra, okej? Wiesz co, jak przysiadłaś się do niego i powiedziałaś hej, on zorientował się, że to do niego, to podskoczył troszkę i takie, a... Ja przystąpię, ten chłopak. No siema, siema. Właśnie. Widzę, że patrzysz się cały czas na moją siostrę. To jest moja młodsza siostra, a wiesz, jak starsze, to już ty robią nią młodszych sióstr, więc... Tylko ty robisz na nią tak, ja robię na ciebie tak. Ale... wiesz co, ja muszę odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie, które padło od Namu, jak on jest przystojny, więc wybaczcie, ale rzucę K10, nie? Nie ode mnie, to od czatu. 7 na 10. Avaritis zadał to pytanie. Słuchaj, 7 na 10, pozdrawiam najlepszy. Avaritisa, nie? Nie najgorszy. więc tak, Avaritis, mam nadzieję, że to zaspokoiło twoją ciekawość. No chłopaszek taki se, nie? Natomiast kiedy podsiadłeś się do niego i coś tam powiedziałeś, to takie, co? Ja patrzyłem się? Nie. Nie. Jak nie? To ty gdzie ty się patrzyłeś? Nie, bo... miałeś tam oczy. Tak, mecz wygrali. No? No. I się w nie wkopiałeś? Nie, cała drużyna tam jest. Będzie w łże, nie wiem. No niech ci będzie. Ale pamiętaj, że ja teraz mam na ciebie oko. Także idę teraz do siebie. Tak patrzysz na ciebie. Cześć? Mam się bać? Bądź ostrożny. Po prostu. Jest, widzisz, że jest autentycznie przerażony w tym momencie już. Ale okej, okay. Siedzi. No, to już słusz jego problemy. Zrobiłam to, co mogłam w mojej głowie. Mm-hmm. Obronę. Okay. Wiesz co, kiedy ty wracasz na swoje miejsce i siadasz i podnosisz wzrok, że jego już tam nie ma. On już sobie gdzieś tam czmychnął. Znikł, absolutnie znikł. I słuchajcie, myślę, że przez po obiedzie, jeżeli chcecie, macie możliwość się jeszcze spotkać i pogadać, jeżeli macie ochotę. Ja generalnie w trakcie obiadu zakaszam kolejne jedzenie, bo muszę nakarmić bąbelka. Okej. Okay. Ja myślę, że po miesiącu mieszkania w tym zamku, to już generalnie z jakiegoś powodu zauważyłaś, że jak wracasz do siebie do dormitorium, to na tej lampce, znaczy na półce nocnej, która stoi koło twojego łóżka, zawsze jest miska pełna różnego rodzaju żarcia. I nigdy jakby absolutnie nie ma znaczenia, co tam się znajduje. Nigdy do siebie nie pasuje, ale... ktoś podrzuca ci całą miskę żarcia. Tam mogą być babeczki wymieszane ze smalcem generalnie w kostkach na przykład. Albo, nie wiem, owoce i kawałek upieczonego ućca, ale to totalnie losowe kawałki żarcia, które znajdują się w misce na twoim stoliku nocnym. Co noc. Może zamek tak działa. Ale tak, jak najbardziej. Im więcej żarcia, tym więcej żarcia, prawda? Tym bardziej, że w twojej torbie żyje coraz większy kret, czy niuchacz. Który sobie puchnie. Okay. Jest szczęśliwy, mam nadzieję. Jak najbardziej. Natomiast... rzuciłem okiem na czat i zacząłem... Oho, wyczuwam połamane kolana. Odnośnie za tej sceny. Słuchajcie, myślę, że to jest spoko moment po tym meczu, żeby zrobić sobie parę minut przerwy. Potrzebujecie przerwy? Macie ochotę? Czy chcecie lecieć bez dalej? Ja nie muszę. Ja i tak jestem tutaj... Jestem u siebie. Jest gituwa. Okej. Mamy jeszcze około godzinki, że półtorej godzinki, żeby sobie pograć. Co? Ja potrzebuję 3 minutek, więc wrzucę tylko na Maszę, niech wam opowie coś na streamie, drodzy widzowie. I zaraz wrócimy.